Reset Obywatelski. Witam Państwa. Już poprawiam, zdaje się, zniknąłem na chwilę. Nazywam się Konrad Szołajski. To jest program na WSPAK nadawany w ramach kanału Reset Obywatelski. Rozmowa jest nagrywana, realizuje ją Asia, a premiera będzie we wtorek o 17:00 i potem będą mogli Państwo dalej ją oglądać i słuchać. Przypominam, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają wpływ na tworzenie naszych programów. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, to odsyłam na naszą zrzutkę na działalność Resetu. Mogą Państwo zostać producentami i sponsorami tych programów, a mniejsze kwoty pozwalają na to, żebyśmy po prostu istnieli. Nawet najmniejsza wpłata jest bardzo mile widziana i z góry pięknie dziękujemy. Wszystkie informacje są pod adresem zrzutka.pl/z/resetobywatelski. Można nas też spotkać na Twitterze, na Facebooku, Spotify też nadaje nasze podcasty, o ile pamiętam. Zachęcam wobec tego do lajków, do subskrypcji, do słuchania tych wszystkich naszych programów i podcastów, obserwowania tego, co robimy, wybierania najciekawszych i przede wszystkim chciałbym, żeby Państwo dalej podawali wiadomość, żebyście, używając konwencji dzisiejszej rozmowy, ewangelizowali następnych naszych odbiorców. Będziemy też mieli wkrótce sygnał radiowy, w związku z czym nasza działalność się rozszerza właśnie dzięki temu, że Państwo nas wspomagacie. A dzisiejszy temat jest taki trochę okołoświąteczny, bo pomyślałem, że skoro obchodzimy tutaj święta Bożego Narodzenia, chociaż zdaje się Unia Europejska sugeruje, żeby nie używać tego terminu, ale ja jestem trochę konserwatywny, mi się wydaje, że trudno od tego odejść, nawet jeśli nie jesteśmy specjalnie przywiązani do religii, to kulturowo jest to jednak święto Bożego Narodzenia. Więc w tym okresie dużo myślimy i dużo zastanawiamy się nad sprawami związanymi i z religią, i z wiarą, i z etyką i tak dalej, no w kontekście tego, co się wokół dzieje i też tego, co się dzieje na białoruskiej granicy, gdzie zdaje się miłość bliźniego nie jest specjalnie praktykowana przez władze nasze. I dlatego chciałbym porozmawiać o instytucji, która no, jest tym depozytariuszem wiary, tym takim miejscem, jeśli chodzi o refleksję, gdzie powinniśmy się spotykać i rozmawiać na ten temat. Ci, którzy są wierzący, ci, którzy należą do tej wspólnoty. A jeśli nie, to mogą sobie rozmawiać, gdzie chcą, bo przecież to nie jest jedyne miejsce i nie jest to jak gdyby przypisane tylko i wyłącznie jednej dominacji czy jednemu kościołowi. A także ateiści, myślę, czy osoby niespecjalnie zainteresowane religią, mogą się interesować po prostu taką społeczną stroną instytucji religijnych, ponieważ te instytucje mają ogromny wpływ, szczególnie Kościół katolicki, na nasze życie społeczne. I dzisiejszy temat to jest spowiedź rewizjonisty, czyli rewizjonizm w Kościele katolickim, a gościem, który nas wprowadzi w tematykę i trochę się nam wyspowiada, mam nadzieję, jest już tutaj bywalec tych moich rozmów, Sebastian Duda, filozof, teolog i religioznawca. Zapraszam Cię, Sebastianie. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że fakt, że nazwałem Cię rewizjonistą, używając trochę tej nomenklatury wziętej z czasów, kiedy się wychowywałem i te czasy są mi o tyle bliskie, że no, pamiętam dużo dobrych rzeczy, nie tylko tych fatalnych z tamtego okresu i moja edukacja zarówno polityczna, jak i społeczna, czy literaturoznawcza, czy też trochę religijna jest jeszcze z czasów PRL-u, prawda? Także potrafię stosować tamte kategorie, uczę się też nowych, staram się nadganiać, że tak powiem. I o ile w tamtym czasie w ogóle myślę, że nie byłem specjalnie zainteresowany Kościołem katolickim,
A traktowałem tę instytucję na zasadzie trochę takiej, że to był nasz taki sojusznik w zdobywaniu przestrzeni dla takiego niezależnego życia. Ja miałem projekcję swojego pierwszego filmu w kazamatach kościelnych w latach 80. i wtedy była taka symbioza między opozycją demokratyczną a Kościołem. No więc wtedy Kościół był przyjazny, ale nikt się też nie zastanawiał nad sprawami no, takimi, które są trudne. Dopiero ta refleksja zaczęła się budzić. Dzisiaj natomiast jest to, powiedziałbym, nurt dominujący. I ta kategoria rewizjonizmu, którą oczywiście zaczerpnąłem ze słownika stosowanego normalnie w stosunku do partii komunistycznej, wydaje mi się adekwatna, zarówno ogólnie, jak i w szczególności w stosunku do ciebie. Ja widzę Sebastiana Dudę, jeszcze pozwól mi przez chwilę tutaj, a potem już ty będziesz mówił, widzę Sebastiana Dudę jako człowieka trochę tak, powiedziałbym, pomiędzy Janem Husem a Marcinem Lutrem. Jan Hus miał pecha, bo go papież oszukał i zaprosił, a potem no, podjęta została decyzja, że go spalono za jego poglądy. Tak? Więc tutaj się to źle skończyło, a Marcin Luther został uratowany przez księcia, z którym się, że tak powiem, zdołał porozumieć i tylko dzięki temu ocalał, ale zapoczątkowana została ta pierwsza udana w jakiś sposób reforma Kościoła, która zresztą spowodowała, że powstały zupełnie inne nowe denominacje, których Kościół katolicki nie zdołał wytrzeźwić, tak jak tych wcześniejszych herezji. Z drugiej strony można patrzeć na Sebastiana Dudę jako człowieka gdzieś tam z kręgów takich rewizjonistycznych. Pamiętam za czasów Gomułki to się mówiło, że partia tnie po skrzydłach, tak? Że obcina tych rewizjonistów, Leszek Kołakowski i tak dalej, i obcina też tych takich bardzo fundamentalistycznie nastawionych. Tu używam znowu języka dzisiejszego kościelnego, czyli takiego betonu partyjnego, że to centrum ma, że tak powiem, sterować we właściwą stronę, a decyduje pierwszy sekretarz, czyli kto? Papież. Ale z drugiej strony dzisiejszy papież jest przez wielu katolików uważany za uzurpatora. Jest niewłaściwie wybrany, trochę tak jak się mówi o niektórych politykach. I tutaj mi się przypomina wspaniała powieść André Gide'a pod tytułem Lochy Watykanu, do której pewnie będziemy wracali. Ale teraz już będę chciał ci oddać głos i chciałbym, żebyś zaczął od tego, żebyś się nam spowiadając tutaj dzisiaj tak troszkę heretycko, opowiedział, jak doszło do tego, że jesteś tym, kim jesteś, czyli twoja droga intelektualna, religijna i tak dalej. Słuchamy cię, Sebastianie. No, dziękuję ci bardzo. Nie wiem, czy dojdziemy do tego, że jestem rewizjonistą, tak jak mi tutaj sugerujesz w tym przedstawieniu tej mojej drogi, ale rzeczywiście chyba ona nie jest do końca typowa, no bo zacznę od tego, że nie jestem funkcjonariuszem żadnym w tym systemie kościelnym, jak używając terminologii Tomasza Polata, znanej już chyba książki, która tu także była omawiana u ciebie. To znaczy, no, nigdy nie byłem księdzem, nigdy nie chciałem być księdzem, nigdy nie zgłaszałem pretensji do tego, żeby być jakąś taką osobą z hierarchii kościelnej, choćby na niskim poziomie. Nigdy też po powrocie do Polski, bo to trochę inaczej wygląda, ja 10 lat spędziłem za granicą i tam rzeczywiście odbyłem te moje studia nad chrześcijaństwem w dużej mierze. Nie mam też takich ambicji, powiedziałbym, żeby w ramach tego systemu być takim głosem teologa broniącego doktryny, czy to, co jest właściwie w Polsce głównym zadaniem teologów katolickich. Może w pewnym uproszczeniu i przesadzam, ale właśnie oni traktują swoją działalność jako pewne przyczynkarstwo do tego, co się, głównie do tego, co się działo w czasach Jana Pawła II doktrynalnie, prawda, miały być te komentarze do papieża i przedstawianie jakby prawdziwej doktryny. Nie, to jakby nie jest moja optyka i nigdy taka nie była. Ja no nie mam takich doświadczeń bezpośrednich jak ty z lat 80., dlatego że się urodziłem trochę później, w 89 roku miałem 14 lat, no coś tam pamiętam, no ale rzeczywiście nie brałem w tym jakby czynnego udziału w tych latach 80. I raczej
to już jest taka moja pamięć nabyta o tym, że była ta symbioza między opozycją demokratyczną i Kościołem. Natomiast jak sobie dobrze przypomnisz, no to moja taka inicjacja jakby w kulturę i chrześcijaństwo, ona była rzeczywiście domowa, w tym sensie, że byłem wychowany w katolicyzmie, byłem jakby, no tam zyskałem wiarę, prawda, i ona była jakaś rozwijana. To był być może trochę, tutaj masz rację, inny katolicyzm w tym sensie, że on się wydawał taką bardzo atrakcyjną nawet opcją, nie z powodów ideowych, dla tych, którzy byli w opozycji demokratycznej, że to był antykomunizm, ale także innych. Dość powiedzieć, że w polskiej kulturze ówczesnej takiej bardzo wybitne postaci miały bliskie związki, powiedziałbym, z chrześcijaństwem. Bliskie, ale nieoczywiste. To znaczy nigdy to nie było tak, że przyjmowano, nie wiem, doktrynę 1:1, mówię o tych postaciach, a o takich postaciach jak, nie wiem, Czesław Miłosz chociażby, tak? Czy w ogóle plejada naszych poetów, Zbigniew Herbert, może najbardziej jeszcze tutaj problematyczny jest chociażby Tadeusz Różewicz, który staje się z biegiem lat coraz ważniejszą postacią, uważany za ateistę wtedy. Ja uważam, że jakbyśmy sobie tak dobrze, prawda, podłubali w tej jego twórczości, to ten ateizm nie jest oczywisty, na pewno nie jest wojującym ateizmem, przeciwstawiającym się jakiejkolwiek wartości, którą niesie ze sobą chrześcijaństwo. Więc to były takie, no, te inne postaci, także, nie wiem, malarz Jerzy Nowosielski, którego także wtedy poznawałem, ukazywały się rozmowy z nim, ten temat, jako nastolatek, już na początku lat 90. No oczywiście ten parasol watykański, Jan Paweł II przyjeżdżający do Polski, to wszystko, to też był naturalny kontekst dla tego rozwoju, ale jednak ja, moja taka formacja katolicka, po pierwsze nie była narodowo-katolicka, nic wspólnego nigdy nie miała z jakimś takim endeckim modelem religijności. Po drugie, była to jednak, wydawało się mi wtedy, no taka opcja bardzo głęboka w kulturze, tak, chrześcijaństwo i przez te lektury różnego typu, no tam dochodziło oczywiście z biegiem czasu inne, nie wiem, znaczy, młodzi ludzie fascynują Dostojewskim albo kimś takim, więc ja nie uniknąłem niczego takiego i w ten sposób jakby pojmowałem to chrześcijaństwo, czyli to od początku było bardzo takie może nie, o teologii, jeżeli myślałem, mając tam 17-18 lat, to wydawała mi się strasznie sklerykalizowana, konfesyjna, jakaś taka mało twórcza jako dyscyplina. Chciałem, nie wiem, wchodzić jakimiś takimi odrębnymi ścieżkami do tego, nie wiem, czytać, dajmy na to, Ojców Kościoła, co proponował Miłosz, albo właśnie zajmować się jakimiś takimi nieoczywistymi teologicznymi, teologicznie, znaczy z punktu widzenia doktryny, postaciami. A jednak no, bardziej to była taka inicjacja przez kulturę, przez poezję, przez literaturę, przez sztukę, niż przez sam taki schemat doktrynalny i schemat teologiczny. I jak zacząłem studia w Polsce, zacząłem studiować. Jakie wybory? Ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że to nie były studia teologiczne. Ja w ogóle nigdy nie myślałem o tym, żeby studiować teologię. Naprawdę, jako młody człowiek, i to jest pewna taka wypadkowa różnych rzeczy, o których teraz pokrótce opowiem. Ja trafiłem ostatecznie tam, po filozofii na coś, co się nazywa do tej pory międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, czyli na MIS. To był taki program założony przez profesora Jerzego Aksera w 93 roku i ja byłem drugim jakby rocznikiem tego. To była taka bardzo ciekawa grupa. No, uważano, że na samym uniwersytecie, że jesteśmy bardzo elitarni, bo każdy miał indywidualny program studiów, indywidualny tok studiów. Można było sobie wybierać zajęcia na różnych wydziałach, modelować według własnego widzimisię pod opieką odpowiednich tam ludzi. No i to było coś takiego. Ja
zajmowałem się filozofią, ale rzeczywiście trochę już pod takim kątem, rzeczywiście jak ta kultura religijna czy historia kultury i myśli chrześcijańskiej jest obecna w sztuce, w literaturze, w filozofii. Na tym to polegało, więc zacząłem studiować bardzo tak ambitnie mediewistykę, czyli dzieje kultury i filozofii średniowiecznej. Stopniowo trafiałem na bardzo takie ciekawe osobowości na samym uniwersytecie właśnie przez te indywidualne kontakty. No, miałem na przykład taki ogólnouniwersytecki wykład na temat Biblii miała wtedy Anna Świderkówna, która, no może jest Państwu znana także, to są takie do tej pory bardzo popularne pozycje. Ona była papierolożką, nie żyje już od parunastu lat, była papierolożką, zajmowała się kulturą helenistyczną, historią świata helenistycznego, czyli tego, który się pojawił po podbojach Aleksandra Macedońskiego, prawda, ta kultura grecka, która się rozprzestrzeniła na wschód i miała bardzo takie ciekawe formy i właściwie w jej łonie także zaczął się przekształcać judaizm ówczesny i pojawiło się także chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, inne kulty misteryjne i tak dalej, więc ja się tym także zajmowałem. Miałem też innych mistrzów, muszę powiedzieć, też nieoczywistych od literatury patrystycznej. To był profesor na Uniwersytecie Warszawskim, ksiądz profesor Marek Starowiejski. Tak? On wydawał Ojców Kościoła i rzeczywiście mamy, to nie jest wcale takie oczywiste, jeżeli chodzi o kraje dawnego bloku wschodniego, mamy właściwie tłumaczenia większości ważnych dzieł patrystycznych z epoki Ojców Kościoła. I przez te postaci ja tak wchodziłem bardzo, bardzo mocno w świat, który coraz bardziej był fascynujący, ale jeszcze nie był stricte teologiczny w żaden sposób. To znaczy nie było to studiowanie teologii. Co więcej, jak miałem w ramach tego mischu sobie wybierałem czasami zajęcia, najpierw to jeszcze chyba była wtedy Akademia Teologii Katolickiej, się przekształciło w Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego i tam chodziłem, to byłem bardzo zaniepokojony właściwie tymi seminariami. Niektóre były bardzo ciekawe, bo tam było na przykład, nie wiem, o kościele koptyjskim, starożytnym w Egipcie i to prowadził ksiądz profesor Myszor, taka literatura także intrygująca, czyli gnostycy, wielcy konkurenci chrześcijaństwa w starożytności, myśmy to poznawali. Ale jednak na tych seminariach byli głównie księża i zakonnice i miałem takie wrażenie, że większość z nich absolutna jest kompletnie niezainteresowana tymi tematami. Zostali wysłani przez biskupów albo przez swoich przełożonych, no i musieli zrobić tam, nie wiem, jakiś doktorat czy coś. No i siedzieli trochę tak, nie było to jakby twórcze, z uniwersytetu jakby świeckiego, tak powiem, w cudzysłowie, zapamiętałem dużo poważniejsze dyskusje i rozmowy także wokół tej tematyki. Ale trafiło się zupełnie też przypadkiem, byłem na czwartym roku w Warszawie tutaj i tak miałem pewne poczucie wyczerpania, to znaczy już to, co mógł mi zaoferować uniwersytet, bo ja tam ambitnie studiowałem właśnie języki starożytne, czyli uczyłem się tam greki, łaciny, poznawałem te historie, ale w pewnym momencie to się jakby zamknęło w tym sensie, że nie widziałem, że mam jakby takie duże możliwości rozwoju. Byłem co prawda też w takiej instytucji założonej przez Fundację Stefana Batorego, przez Sorosza zresztą. Ona chyba funkcjonuje do dzisiaj zresztą, nazywa się to Collegium Invisibile i też było takim rodzajem pepiniery dla tak zwanych zdolnych studentów, którzy... No ja tam miałem też tutora bardzo ciekawego, takiego mojego opiekuna naukowego, też miałem indywidualny program, i to już był program stricte z biblistyki. Ja po prostu dzięki Świderkównie, która trochę z takiego mojego poduszczenia, mogę powiedzieć, założyła w pewnym momencie prywatne seminarium u siebie w mieszkaniu dla ludzi zainteresowanych Biblią.
I tam na drugim, trzecim roku co tydzień się u niej spotykaliśmy na to, żeby omawiać tam kolejne księgi Biblii, co było za takie intrygujące, nie zawsze ciekawe, no bo ona już była starszą panią wtedy i wiele rzeczy powtarzała, ale to była dobra jakby szkoła takiej egzegezy historyczno-krytycznej. Ona przychodziła jako badaczka właśnie świata helenistycznego i jako osoba wierząca także opowiadała o Biblii z tej perspektywy, bo było to bardzo intrygujące miejscami. W każdym razie dzięki niej trafiłem na biblistykę i w tym kolegium Invisibile studiowałem pod kierunkiem księdza profesora Michała Czajkowskiego. Bardzo ważną taką figurą w latach 90., bo znaną postacią w Kościele katolickim jako otwarty ksiądz, od spraw dialogu z judaizmem bardzo znany, znaczy chrześcijańsko-żydowskiego dialogu i na tym polu rzeczywiście ma wiele zasług, osiągnięć. To się po latach skończyło, bo wtedy, kiedy ja już mieszkałem za granicą, wyszło na jaw, że on przez 20 lat był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, bo to jeden z większych skandali w Polsce. No ale był też bliską mi postacią i bliskim takim mentorem naukowym, więc w tym kolegium Invisibile pod jego kierunkiem studiowałem na przykład egzegezę Ewangelii. Ale będąc na czwartym roku, miałem takie poczucie, że pewien jakby taki ten model się wyczerpuje, nie bardzo wiedziałem, co ze sobą już robić. Byłem zmęczony także, nie wiem, miastem, tą rzeczywistością tutaj uniwersytecką. Zastanawiałem się po prostu, w którą stronę pójść i poszedłem do jednej z kierowniczek moich studiów. Profesor Banikowski, drugą była profesor Wiprzycka, też bardzo znana postać, historyczka starożytności. No i mówię, że to był czerwiec, że nie bardzo właśnie wiem, jaka jest moja droga. Tak się przyjrzała. Mówi, a co pan do mnie w czerwcu przychodzi? Nie mógł pan wcześniej przyjść? W ogóle co to jest? To ja bym panu coś może znalazła, nie wiem, wysłała pana gdzie indziej albo co. No tak, to proszę siedzieć w Warszawie i tyle. Ale dokładnie tego samego dnia wieczorem, myśmy się tam gdzieś widzieli koło południa, ona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jest taki nowy program, Erasmus się nazywa. I że ona by chciała, żebym ja pojechał, jeszcze jedną z moich koleżanek ze studiów, do Leuven. Tak mówi, że jeżeli sobie to zorganizujemy, to ona ma dwa miejsca w Ministerstwie Edukacji. Jeżeli by nas chcieli przyjąć od nowego roku na tego Erasmusa Belgowie, Leuven jest miastem w Belgii, to jest 25 km od Brukseli. To jest najstarszy uniwersytet w tak zwanych Niderlandach, no teraz to jest Belgia, to jest we Flandrii, w Brabancji, czy w Brabancie. Brabancji chyba w polsku. To jest chyba ta frankofońska część Belgii, prawda? No to była, to jest dokładnie na granicy, ale Lowanium, ja używam łacińskiej nazwy, dlatego że te flamandzkie miasta, Bruksela, Antwerpia, Gandawa, Brugia, my używamy zwykle łacińskich nazw po polsku. No, nie mówimy Brüssel, czy Antwerpen, czy tam Gent, tylko właśnie mówimy Gandawa i tak dalej. Ale w wypadku Leuven jestem często za to krytykowany w Polsce. Dlaczego nie mówię Leuven, tylko właśnie Lowanium? Ja się upieram przy tym, że dobrze mówić Lowanium, to jest, ma pewną historię jakby już nawet użycia w języku polskim. No w każdym razie to jest Flandria. Ono było znane, to miasto, pod francuską nazwą, jako Louvain. W 1968 roku, kiedy w całej Europie były protesty studenckie, no nie tylko w Warszawie i w Pradze, ale wiadomo, w Paryżu, co się działo wtedy, nie tylko w Europie, bo to i w Ameryce, i w Tokio, i gdzie indziej, to tam też wyszły na ulicę, bo to był francuski uniwersytet, gdzie Flamandów, francuskojęzyczny uniwersytet, gdzie Flamandów trochę traktowano jak pariasów jeszcze wtedy. Mimo że oni coraz więcej jakby zdobywali, emancypowali się po prostu w tym społeczeństwie belgijskim, coraz więcej znaczyli, szczególnie po II wojnie światowej i chcieli po prostu, żeby ten uniwersytet był, ponieważ jest to część flamandzka, żeby był flamandzkim uniwersytetem z językiem niderlandzkim jako tym dominującym. Wyszli na ulicę w 1968 roku i bardzo protestowali, to były takie bardzo silne protesty. Skończyło się tym, że
rząd belgijski podjął decyzję o podziale uniwersytetu. Wybudowano 30 kilometrów dalej w Walonii, we frankofońskiej części, nowe miasto od podstaw w latach 70., które się nazywa Louvain-la-Neuve, czyli Nowe Lowanium, z różnymi takimi no, typowo belgijskimi historiami, później się dowiadywałam, to znaczy trzeba było podzielić majątek na przykład w jakiś sposób, tam pół biedy, jak budowano nowe budynki w Louvain-la-Neuve, no to budowano nowe budynki i tę profesurę, która chciała mówić po francusku i wykładać po francusku, po prostu wywieziono tam do tego nowego Lowanium, ale był kłopot na przykład z biblioteką, z zasobami bibliotecznymi i to jest zabawna taka historia, że numery nieparzyste zostały w starym Lowanium, a parzyste pojechały do nowego, prawda? Czyli no i skończyło się w ten sposób i ustały wszelkie kontakty na kilka dziesiątków lat między tym francuskim uniwersytetem, frankofańskim uniwersytetem, a tym flamandzkim uniwersytetem. Oczywiście prowadzono język niderlandzki w latach 70., ale bardzo szybko się Flamandowie przekonali, że po flamandzku, no to mają kłopoty, a to była zawsze taka uczelnia przyciągająca wielu studentów z zagranicy. To był jeden z najlepszych takich uniwersytetów w tamtym rejonie, jak mówię, znany od bardzo dawna i rzeczywiście mający takie wybitne postaci historycznie, tak nie wiem, jak Uniwersytet Jagielloński chwali się Kopernikiem, tak Lowanium chwali się na przykład Erasmem z Rotterdamu, który założył tam pierwsze kolegium trójjęzyczne, trilinguarum tak zwane, czyli tam, gdzie wykładano po raz pierwszy język łaciński, grecki i hebrajski razem. Jest, no i paru inny tam był taki Anaton Vesalius, ale przede wszystkim to była ważna uczelnia dla teologów i filozofów związanych z chrześcijaństwem. Także w XIX i XX wieku dość powiedzieć, że w Lowanium, może to nie były takie szeroko znane nazwiska, ale jednak w dużym stopniu przygotowano reformy Soboru Watykańskiego II. No, to tutaj zaczynamy dotykać rewizjonizmu. Co Tak. Nie znamy we właściwym kierunku. Czy ja mogę ci na chwileczkę przerwać, tak. Bo to jest oczywiście bardzo interesujące. Ja też mam swój, może nie tak rozbudowany, ale rozdział belgijski, edukacji w Belgii. I pamiętam te konflikty pomiędzy flamandami a frankofonami. Niedawno jak byłem w Antwerpii, to się okazało, że zdejmują z dworca kolejowego, tam były dwujęzyczne napisy po flamandzku i po francusku, to zaczęli w Antwerpii zdejmować napisy francuskie. Więc ten taki, no powiedzmy sobie szczerze, trochę nacjonalistyczny nurt tam niestety zaczyna dominować. I zwraca mi na to uwagę mój belgijski przyjaciel, który jest Flamandem, ale który uważa, że to jest nonsens, ponieważ większość ludzi, która podróżuje, a do tego służą dworce, żeby mogli tamtędy, że tak powiem, trafić do pociągów, nie zna języka flamandzkiego, w związku z czym ten francuski jest... A Belgia jest malutka. A tam są w ogóle trzy języki, które... Urzędowe. Jest francuski, flamandzki i niemiecki, w związku z czym likwidacja francuskiego wydaje się taka trochę niemądra. No, to wynika z historycznych zaszłości tego, że Francuzi i frankofoni uważali flamandów za takich trochę gorszych. I jest mnóstwo takich dowcipów, no, niezbyt smacznych właśnie o braku intelektualnym u flamandów, co jest zresztą niesłuszne, bo ja mam trochę przyjaciół flamandów i są to fantastyczni ludzie. Ale rzeczywiście te tarcia tam, których my tak za bardzo w Polsce obecnej nie znamy, no dopiero się niestety rodzą, a przez wiele lat jakoś byliśmy bardzo tutaj homogeniczni, tam to one są żywe i funkcjonują. Ale i tutaj ja bardzo słuchałem uważnie tego, właśnie jak ta biblioteka matematycznie się dzieliła, w sposób trochę absurdalny, prawda? Ale wiem, że tego typu niezbyt rozsądnych, ale koniecznych kompromisów tam trzeba zawierać. Jak zacząłem chodzić w latach 70. do kina w Belgii, to 1/3 ekranu była przykryta napisami tłumaczącymi, bo były w trzech językach, prawda? Że to było i u góry, i u dołu, i to było strasznie dziwaczne dla mnie wtedy. Dzisiaj to myślę, że to nie jest takie głupie, bo po prostu są różne kultury i należy znajdować rozsądny kompromis, aczkolwiek ten w kinie był dosyć osobliwy, bo
Teraz już mają pojedyncze, znaczy idzie się po prostu na wersję językową. Tak, tak, bo teraz to można wybrać. A poza tym ta lingua franca dzisiejsza to jest język angielski, w związku z czym... No i właśnie dlatego, żeby tylko zakończyć, bo tam miałem to żeby zakończyć, Flamandowie się zorientowali, że nie przyjeżdżają do nich ludzie, bo nie chcieli studiować po niderlandzku ze świata i wprowadzili w związku z tym jakby taką równoległą ścieżkę po angielsku w Lowaniu. I ten uniwersytet jest de facto dwujęzyczny w tym momencie, oczywiście zdominowany przez Flamandów, bo dla Flamandów przede wszystkim, ale jednak różne wydziały mają programy w języku angielskim i ja trafiłem na program w języku angielskim, co było bardzo ciekawe także, dlatego że studentów zagranicznych było około 3000, tam na 20 parę tysięcy w ogóle. I to był cały świat, od Buenos Aires do Tokio, od Sydney, prawda, tam w drugą stronę. I myśmy byli w takim właśnie bardzo kosmopolitycznym jakby środowisku, tak funkcjonowaliśmy tam. Oczywiście z tym flamandzkim tłem, ale generalnie rzeczywiście dzięki temu mam przyjaciół na całym świecie po tych moich studiach tamtejszych, które rozpocząłem w 1998 roku. No to jest to wspaniały rozdział twojej intelektualnej i nie tylko intelektualnej, myślę, biografii, bo człowiek, który przejdzie tego rodzaju drogę, no to raczej, jeśli ma dobrze ułożone te komórki w głowie, nie może nigdy być rasistą, prawda? Nie może nigdy mieć takiego poczucia, że któryś naród jest lepszy, któryś gorszy, ponieważ ta mieszanka jest po prostu fantastyczna. Ja miałem tę okazję, zarówno właśnie trochę pomieszkując w Belgii, jak i później studiując i mieszkając w Anglii, no być w tym takim tyglu, gdzie tak naprawdę nie ma poza Anglikami sensu stricto, przy czym też to jest kategoria dosyć taka osobliwa, nie ma jednego wzorca, prawda? Są ludzie różnych ras, różnych narodowości i wybieramy przyjaciół, wybieramy sobie znajomych, dlatego że, nie wiem, coś nas interesuje, ich lubimy, a nie dlatego, że mają jakiś kolor skóry. I to w tych uczelniach szczególnie, ten program Erasmus i w ogóle ta możliwość kontaktu z takimi uczelniami daje no, niesłychaną, że tak powiem, płaszczyznę porozumienia. Także to trochę ci, znaczy ja też tego doświadczyłem, ale trochę ci zazdroszczę, bo akurat w Belgii nie miałem możliwości studiować, a Belgia mi się wydaje pod tym względem niesłychanie ciekawa właśnie, dlatego że to jest mały kraj, który potrafił po zresztą okropnej przeszłości i kolonializmie i mordowaniu tych czarnoskórych w sposób absolutnie bestialski. W Kongu, tak. To, co się działo w Polsce w czasie okupacji, to w zasadzie jest porównywalne chyba, albo nawet tam było gorzej w tej Afryce. Ale chcę na chwilkę wrócić do Polski, bo twój wybór drogi takiej, nazwijmy to przywierze, używając tego języka trochę kościelnego, dla osoby, która przeszła tę drogę, nie jest taki oczywisty, bo ja miałem, zdaje się, że jakiś telefon ma, nie. To była pomyłka. Ja no, trochę wcześniej przechodziłem, że tak powiem, te szczeble edukacji, ale miałem też sporo znajomych i przyjaciół, którzy byli związani z Kościołem, a właściwie może nie bezpośrednio jakby z Kościołem, tylko z pewnymi jego, nazwijmy to, agendami. Więc oczywisty wybór w latach 80. to było na przykład chodzenie na jakieś spotkania Klubu Inteligencji Katolickiej, przy czym to nie były spotkania o charakterze religijnym, tylko raczej takim demokratycznym, bym powiedział, budowanie pewnego obywatelskiego sposobu bycia, tak? Tak to było odbierane. Natomiast ówczesne takie organizacje ateistyczne czy antyklerykalne to po prostu były jakieś, tak to było odbierane, wypustki reżimu, tak? W związku z tym ja nawet myślałem wtedy, żeby zrobić o tym film, ale nie apologetyczny, tylko właśnie taki, który by pokazywał to zakłamanie tych antyklerykałów, bo to było koncesjonowane, sterowane i tak wiadomo, tak? Ale to się bardzo mocno zmieniło później. I za chwilę do tego przejdę, ale już w latach 80. dla ludzi wychowanych tak jak ja, Kościół katolicki wydawał się instytucją przyjazną, ale takim jakby muzeum narodowym, gdzie był wielki kustosz, Jan Paweł II,
i trzeba było chodzić w bamboszach i się chodziło w tych kapciach muzealnych, tak? Także jak się, gdzie można było się spotkać? No właśnie ja mogłem swój film Dziennikarze 82 pokazać w jakichś obiektach kościelnych. Mnie tam zapraszano, ja byłem honorowany i tak dalej. To było bardzo i takie przyjemne dla młodego człowieka, jeszcze wtedy studenta, ale nie czułem się jakby związany z tą instytucją, jakby to powiedzieć, religijnie, tylko raczej tak jakby, no może wprost powiem, politycznie, prawda? No bo moja sympatia była całkowicie po stronie opozycji demokratycznej, a nie po stronie ówczesnego rządu Jaruzelskiego i tak dalej. Ale właśnie ten wielki kustosz, jak ja to nazywam, to jest... No właśnie ta postać dla nas wtedy wielka, ale taki właśnie jakby wielki muzealnik, tak? I że ten depozyt wiary nie polegał na tym, że trzeba tam chodzić do tych sakramentów i tak dalej, jak ktoś był wierzący, tylko na poszanowaniu tej wielkiej, wspaniałej tradycji, wtedy tak to się odbierało, gdzie Kościół był traktowany jako pewnego rodzaju taki opiekun, prawda, polskości, opiekun tych instytucji demokratycznych i tak dalej. Oczywiście dzisiaj wiemy, mamy taką świadomość niestety wyostrzoną, że de facto Kościół wielokrotnie, dokładnie odwrotnie postępował, targowica, ci wywieszani biskupi, różne zdrady i okropności. No niemniej to wtedy się o tym nie pamiętało, raczej z podręczników szkolnych zostawało, że był jakiś ksiądz Ciegienny, powstanie styczniowe i tak dalej. To była taka komunistyczna indoktrynacja, która w naszych głowach zostawała, bo wtedy no, ówczesny Czarnek pewnie wpisywał do podręczników, że trzeba jakby szkolić młodzież w tym, że się wybiera z tej tradycji kościelnej tych postępowych księży, prawda? I że tacy też byli, a ewentualnie się wspomina, ale specjalnie nie za dużo, dlatego że nie chcemy wojny z Kościołem, tych biskupów zdrajców, co trafiali na latarnię. No, to się wszystko bardzo zmieniło w latach 90., czyli wtedy, kiedy ty już studiowałeś, ponieważ ten dobry muzealnik zaczynał powoli zamieniać się w takiego, jakby to powiedzieć, dyktatora w zakresie różnych rzeczy, które się w Polsce działy. My dzisiaj jakby spożywamy tego owoce i to, co na przykład w latach 70. czy nawet 80. w ogóle praktycznie nie istniało, jak na przykład kwestia aborcji, kwestia antykoncepcji, to Kościół na tym przymykał oko. No to stało się w zasadzie głównym nurtem działalności Kościoła, tak? Że właściwie jakby dzisiaj powiedzieć Kościół, to się myśli aborcja, to się myśli, nie wiem, nadużycia, to się myśli pedofilia, tak? W latach 70. No jeszcze wtedy tak nie. Ale rzeczywiście masz rację, że tak, nie wiem, początek lat 90., tylko pamiętaj, ja miałem wtedy paręnaście lat. Te spory, oczywiście to, co się działo, tak zwana zimna wojna religijna wtedy wybuchła. Nie wiem, czy ona była zimna, bo taka wydawała się mocno gorąca, to, co się działo na łamach Gazety Wyborczej na przykład, po pierwszej wizycie papieża w 91 roku, było bardzo charakterystyczne. Oczywiście te tematy, jeszcze nie pedofilia, bo o tym to dużo lat upłynęło, prawda, zanim cokolwiek o tym się zaczęło mówić. I to nie tylko w Polsce, powiedzmy sobie. A tak, to jeszcze w ogóle nie istniał publicznie. Nie, ale aborcja się już pojawiła i antykoncepcja i to prawda były... Ja pamiętam przecież te protesty uliczne i tak dalej, ale to... I pamiętam też jakieś swoje, nie wiem, tam... Miałem do tego taki stosunek, powiem szczerze, że Kościół się nie powinien tym zajmować, tak? Miałem jakieś takie naiwne pomysły młodzieńcze, że w ogóle nie powinno być żadnego rozwiązania prawnego w tej kwestii, skoro jest to tak bardzo moralnie nieoczywiste, przynajmniej tak jak nas w to wprowadzano. Ale ja się nie zgodzę z tym. Pamiętaj, że to były bardzo ciekawe postaci jeszcze ciągle wtedy, jeśli chodzi o Kościół katolicki, na początku lat 90. Miałeś na przykład księdza Tischnera, który był bardzo taką ważną postacią, nie wiem, w obiegu intelektualnym polskim i on wcale nie wydawał się aż tak, on był w kontraście do wielu innych księży, ale to nie było coś takiego, że on jest jedyny.
było trochę innych, teraz już zapomnianych dość postaci, tak? Nie wiem, ksiądz Pasierb, ksiądz Twardowski, poeta tutaj w Warszawie. Ja nawet jak chodziłem, wspominając o profesorach moich w Warszawie, nie wspomniałem o Stefanie Swierzawskim, który był bardzo wybitnym filozofem, historykiem filozofii, taką napisał monumentalną monografię filozofii XV-wiecznej, był emerytowany. Ja chodziłem do niego do mieszkania na takie prywatne seminarium, gdzie tłumaczono kawałki Sumy, traktat o Bogu, świętego Tomasza z Akwinu. Było to niesłychanie rozwijające, ale to było też spotkanie, prawda, z człowiekiem, który po pierwsze studia ukończył we Lwowie w latach 20. jeszcze, pod kierunkiem Kazimierza Ajdukiewicza, bardzo wybitnego polskiego filozofa analitycznego, logika, ale który pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jego żona pochodziła z takiej rodziny stadnickich, do której należało 1/3 uzdrowiska Szczawnica. I oni wtedy odzyskiwali właśnie te budynki, to takie było ciekawe dla mnie. Ale mówię o takim kontekście, bo kontekst intelektualny też był niesłychanie ważny, bo on był ziemianinem, ale on, Ajdukiewicz był ateistą i w ogóle z takiej właśnie szkoły, nie wiem, Tadeusza Kotarwińskiego, to bardzo podobne kręgi. A Swierzawski opowiedział się za katolicyzmem. I co więcej, po wojnie został profesorem na KUL-u, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, i był jednym z recenzentów habilitacji Karola Wojtyły. Byli bardzo blisko ze sobą. Co więcej, Swierzawski był audytorem świeckim, jednym z trzech, mianowanym przez Pawła VI, przez papieża Pawła VI na Soborze Watykańskim II. I to była postać, która nic nie miała z takiej formacji, o której ty mówisz właśnie, czy z takiego wizerunku. On reprezentował w jakiś sposób Kościół, był człowiekiem Kościoła, intelektualnie niesłychanie ciągle sprawnym i takim bardzo, to była bardzo ważna postać w takim intelektualnym obiegu katolickim. Nie reprezentował opcji filozoficznej księdza Tischnera, dlatego że był tomistą, bardziej takim po prostu, nie wiem, filozofem znajdującym upodobanie w myśli scholastycznej, jeszcze średniowiecznej, ale nie miał też nic z nacjonalizmu, z wykluczania i z takiej perwersji, prawda, dobrze nam znanej skądinąd jakby w katolicyzmie. Więc te moje jakby inicjacje intelektualno-duchowe w katolicyzm, prawda, były tego typu. I one były wtedy możliwe. W tym jakby właśnie dlatego, że istniały takie postaci, jak mówię, oni się sprzeczali ze sobą filozoficznie bardzo mocno, Swierzawski z Tischnerem, ale to jednak były takie dwie figury. Żył Jerzy Turowicz jeszcze, jak pamiętasz pewnie. Tam były pewne kłopoty. Znaczy wiesz, on umarł chyba pod koniec lat 90. nie? Dopiero, więc... Ja jeszcze miałem okazję spotkać się z Jerzym Turowiczem w Tygodniku Powszechnym, bo nawet tak Potem wypublikowałem. Chciałem zrobić film o Tygodniku, ale niestety wtedy tak się stało, że chyba Turowicz, a może jakieś większe grono, wybrało taki film apologetyczny, bo ja zaproponowałem Turowiczowi, że zrobimy film, w którym będą występowali wrogowie Tygodnika, po to, żeby pokazać, ilu ma wrogów i pokazać jakby wielkość tego Tygodnika, bo ja byłem jego czytelnikiem w latach 80. Przez tych wrogów. Ale niestety już wówczas została wybrana taka opcja, że budujemy, że tak powiem, fortece, a nie otwieramy się w sposób, że tak powiem, pełen. Nie to dotykało, ale ja byłem bardzo młodym człowiekiem, który raczej chłonął, wiesz, te autorytety, które ja nie bardzo uczestniczyłem czynnie jakby w tych konfliktach ideowych, tym bardziej, że ja jestem z tego pokolenia, które wyrosło tuż po komunizmie i bardzo długo nie było nic, to znaczy nie było jakiejś takiej idei poza, nie wiem, neoliberalizmem, jeśli chodzi, nie wiem, o gospodarkę, prawda, neoliberalizmem demokratycznym, że nagle weszliśmy do świetnego klubu, prawda, i chcemy być w tej kulturze zachodniej, nie ma innej opcji. Lewicowcy jacyś to się kojarzyli z postkomunistami, prawda, nie wiadomo kim, byli liberałowie, ale to była dominująca opcja i do tych liberałów dostawali katolicy, właśnie tak zwani katolicy otwarci, czyli Turowicz, Tischner właśnie i cała ta optyka tygodnikowa, znakowa. Nie było jakby tutaj specjalnego pola manewru, to się pojawiło... na początku lat 2000 uważam dopiero.
I ja to przyjmowałem ze zdziwieniem już, bo ja już mieszkałem w Belgii, że parę lat ode mnie młodsi ludzie, tacy jak Sławek Sierakowski, tworzą na przykład takie pismo jak Krytyka Polityczna z wyraźnie lewicowym nastawieniem. Tak? Dla mnie to było szokujące. Ale przez cały okres moich studiów to w ogóle te spory ideowe na płaszczyźnie politycznej wcale nie odgrywały tak wielkiej roli. W związku z tym to było trochę piękno duchowskie, takie zamykanie się w wieży z kości słoniowej, ale ja mogłem się poświęcać bardzo subtelnym rozważaniom duchowym i historycznym, po prostu mieć taką inicjację w to chrześcijaństwo bardzo piękne i bardzo takie ciekawe. Czyli to także trafiłem na szczególny taki moment historyczny z tym związany. To się oczywiście wszystko później pozmieniało i teraz jak mnie nazywasz rewizjonistą, no to muszę się pozycjonować także jakby na tym polu, ale wtedy to nie było takie istotne jeszcze. Ale tutaj jeszcze mogę się wtrącić, aczkolwiek to nie jest jakaś obserwacja oparta na literaturze czy badaniach, tylko po prostu moi znajomi. Mam krąg przyjaciół czy znajomych, którzy gdzieś tam studiowali w zasadzie albo właśnie na ATK, albo nie wiem, w Lublinie, no to ci ludzie albo są walczącymi, że tak powiem, antyklerykołami czy ateistami, albo są totalnie obojętni, ale generalnie tak się zbrzydzili, poznając z bliska instytucje Kościoła, że albo tam właśnie mieli za kolegów na tych seminariach takie osoby wysłane przez biskupa, że tak powiem, urzędowo, niespecjalnie ciekawe, po prostu tacy kościelni urzędnicy, a ci profesorowie bardziej otwarci, którzy ich oświecali, no to doprowadzili do tego, że jeśli nawet te osoby miały jakiś w sobie taki wirus wiary, to ten wirus został skutecznie zabity przez tę edukację. No to nie był mój przypadek. To nie był mój przypadek kompletnie. Oczywiście znam takie same osoby jak ty pewnie i nawet myślę, że nie będziemy chyba tutaj nazwisk wymieniać, ale spokojnie. Podioza. Dobrze, jedziemy. Tak, więc tak, to nie było to. Jak ci mówiłem, dla mnie od razu to było sproblematyzowane, bo jeżeli na przykład dla mnie taką drogą do chrześcijaństwa była, nie wiem, poezja religijna Czesława Miłosza, no to przecież nie są oczywiste rzeczy. Miłosz później pisał w traktacie teologicznym, ja też jednego dnia wierzę, drugiego nie wierzę, to wszystko było naznaczone wątpliwościami, ale jednocześnie bardzo taką dużą głębią myślową i erudycją, co by nie powiedzieć. Ja chciałem po prostu być może podobnym erudytą z zachowaniem wszelkich proporcji. To znaczy dowiedzieć się o tym jak najwięcej po to, żeby być w miarę, nie wiem, myślącym człowiekiem. Tak? I takie było moje nastawienie wtedy. Oczywiście istniał też taki drugi plan kościelny tej wiary i to się wiąże z dość dramatycznym spotkaniem w moim życiu. Wiem, że chciałaś też, żebym o tym trochę opowiedział, bo w tym roku wziąłem udział, byłem członkiem komisji do spraw zbadania postępowania działalności dominikanina Pawła M. Tak musimy ciągle o nim mówić, bo on znajduje się w areszcie i czeka na dalsze rozstrzygnięcia. A to był człowiek, którego ja spotkałem jako bardzo młoda osoba. Ja miałem 17 lat, kiedy go poznałem. Poznałem go bardzo blisko, był fascynującym zakonnikiem, kaznodzieją, wydawał się bardzo uduchowionym człowiekiem i mówię to bez ironii. Ja byłem dość bezbronny, bo nie miałem ani narzędzi intelektualnych, ani psychologicznych, żeby się bronić przed jego manipulacjami. Państwo pewno znają przynajmniej, myśmy tutaj u ciebie też opowiadali trochę o tym raporcie, który się ukazał, więc ja nie będę tego porównywałem powtarzał. Go z raportem Chruszczowa, jak zapewne. Tak, pamiętam, ale właśnie to chodziło o to, że to było bardzo takie intensywne spotkanie w ramach pewnego typu duchowości promowanej wtedy dla mnie. Ja byłem dość bezbronny wobec jego manipulacji. Teraz wiem, że to były manipulacje, wiem na czym to polegało. Miałem pewną świadomość, byłem bardzo blisko, on działał w Poznaniu i we Wrocławiu w czasie, kiedy ja studiowałem i ja do niego jeździłem regularnie, tak, co miesiąc, dwa, nawet mieszkając już w Belgii, w Lowaniu,
Przyjechałem kiedyś do niego i zostałem podczas jednej z tych modlitw pobity w taki charakterystyczny sposób. On miał takie myślenie pseudoekspiacyjne. Ja odsyłam do raportu, nie będę tutaj o tym mówić, ale to był taki plan, który był też ważny dla mnie przeżyciowo, tak, jako młodego człowieka. Byłem pod wpływem mentora, bardzo takiego toksycznego i szkodliwego, jak się okazuje po latach, z czego sobie zdawałem sprawę już, nie wiem, właśnie przez to, że ja miałem więcej szczęścia niż inni poszkodowani przez Pawła, dużo bardziej poszkodowani ode mnie, od razu powiem, bo mamy tam osoby naprawdę z mocno pokiroszowanym życiem. Ja miałem szczęście takie właśnie, że zająłem się w końcu studiami nad chrześcijaństwem i zyskałem narzędzia właściwe do oceny tego, żeby stwierdzić, że to, co on robi, jest niewłaściwe, szkodliwe, że to jest aberracja teologiczna i tak dalej. Bo w Lowaniu trafiłem na wydział teologiczny, na który nie chciałem w życiu trafić w Polsce. Czyli miałem już wtedy taki opór w Polsce, że nie chcę do żadnych tych konfesyjno-klerykalnych kręgów przystawać, przynajmniej w takim aspekcie intelektualnym, że było to dla mnie nieciekawe towarzystwo, więc nie myślałem w życiu o KUL-u czy o ATK jako takim wyborze studiów pierwszym. Rozumiem, że będąc człowiekiem wierzącym, miałeś jednak już wtedy pewnego rodzaju w sobie sceptycyzm w stosunku do kadr, które były... Do kadr i do systemu kościelnego na pewno. Ja nie wiem, czy ja, jak pamiętam siebie wtedy, to ja potrafiłem powiedzieć, na czym polega to wszystko. No teraz oczywiście po wielu latach i mam doświadczenie większe, no i mam wiedzę większą, ale to też nie było takie oczywiste jeszcze parę lat temu. Zacząłem się zastanawiać naprawdę, może z 5 lat temu, na czym, czy ta systemowa perwersja związana ze skandalami pedofilskimi to jest tylko kwestia tego, że trafiają tam tacy ludzie, którzy no, są tacy, jacy są i są przestępcami, czy to nie ma jednak jakiegoś podłoża innego. Ja teraz wiem, że za te afery wszystkie odpowiadają nie tylko indywidualne predyspozycje różnych niedojrzałych dewiantów, tylko, że to jest systemowo wpisane jakby w pewne rozumienie kapłaństwa, tak, w katolicyzmie. Ale ja tego nie wiedziałem. Ja tego przez lata nie wiedziałem i ta świadomość się pojawiła. Zresztą mnóstwo ludzi tego nie wiedziało, dużo jakby bardziej zaawansowanych w studiach ode mnie i mających większą świadomość tego systemu kościelnego. Oni po prostu nie byli w stanie jakby dopuścić do świadomości tego, że jak ksiądz jest uważany w katolicyzmie za reprezentanta Chrystusa, to po pierwsze w rozumieniu takiego dewianta, który reprezentuje Chrystusa, jego działania są usprawiedliwione, a po drugie ci, którzy tuszują te afery, także mają na myśli czy na celu ochronę tego autorytetu chrystusowego w kapłaństwie. To długo było nieoczywiste, więc ta świadomość jakby nawarstwia z latami. Jak mnie pytasz o to, jak ja myślałem w latach 90., no to po prostu o wielu rzeczach nie myślałem, bo nie były dostępne. A z kolei takie osoby, które miały... bo te osoby, o których ty powiedziałeś, no, które skończyły Katolicki Uniwersytet Lubelski, były tam na przykład na filozofii. Po filozofii na KUL-u jest bardzo wielu ateistów, to rzeczywiście, to potwierdzam. Albo na ATK, spotykały się często z takim autorytaryzmem myślowym, który wykluczał wolność badań i myślenia. I to było dla nich bardzo szokujące. To nie było samo działanie perwersyjne struktury kościelnej, ale najczęściej spotykali się po prostu z takim zamachem na ich własną wolność myślową. I to było przykre, ja to potrafię zrozumieć. I to był bardzo często powód dla odejścia od katolicyzmu dla takich ludzi. Ja niczego takiego nie miałem, bo ja nie spotkałem takich osób, powiem ci szczerze. I ja wiem, że one są i jakbym studiował zamiast, nie wiem, u Swierzawskiego, u ojca Krąbca na KUL-u, to kiedyś poznałem w takich zabawnych okolicznościach, dominikanina zresztą, który też był specjalistą od arystotelizmu chrześcijańskiego, powiedzmy, od Tomasza Zakwinu. W jakimś takim gronie, prawda, młodzieży,
i mój kolega. Zdaje się, że też ojciec Krąpiec miał teczkę i był. Tak, epizod ten SBC. Tak. Ale pamiętam taką rozmowę, byśmy byli, bo on tak wystawił, to wszystko, co wy tam się fascynujecie, jaki tam, pamiętam do mnie, jaki tam Orygenes, jaki tam Miłosz, to są wszystko herezje. W ogóle o co chodzi? To my taki, z takim nabożnym skupieniem z kolegą mówimy, no to co mamy robić, ojcze, no, żeby, nie wiem, zyskać jakąś mądrość? A pamiętam, że on tak poklepał mnie wtedy po ramieniu i mówi, synu, czytaj moje książki. Ale jakoś nie trafiłem na tę ścieżkę, no, że dzięki Bogu, więc... Więc no. Ja nie mam takich doświadczeń. W tym sensie to chyba jest nietypowe, a może nie tak do końca nietypowe, dlatego że ta formacja, której ja jestem jakby, którą reprezentuję, tak mi się wydaje, reprezentuję, na której jakby uczestniczę, to nie dotyczy tylko mnie. Mimo tych indywidualnych doświadczeń, no, znam trochę osób podobnie myślących do mnie, mimo wszystko ciągle w Polsce. No właśnie, ja próbuję zrozumieć, bo moja rola nie polega na tym, żeby wystawiać cenzurki. Nie jestem też spowiednikiem, który ci odpuści twoje grzechy, tylko jestem człowiekiem, który nie uzurpuje sobie tego prawa. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby pojąć trochę inaczej myślących. Ponieważ ja mam inne poglądy niż ty, ale nam się dobrze rozmawia, dlatego że jest jakaś wspólna płaszczyzna zaciekawienia, zainteresowania. Myślę, że to na tym polega. I że potrafimy ze sobą dialogować, nie obrzucając się tymi wszystkimi infektywami, które normalnie są w tej takiej prasie czy mediach tożsamościowych, prawda? Jak ja z tobą rozmawiam, to w ogóle jakby nie ma tej bariery idiotycznej polegającej na tym, że skoro ty wierzysz w to, to cokolwiek nie powiesz, to pochodzi od złego, tak? To, tego myślenia, że tak powiem, między nami tej bariery w ogóle nie ma. Ja jestem, mam trochę inne poglądy oczywiście, czy nawet w niektórych sprawach bardzo inne, ale jestem całkowicie jakby otwarty na to, żeby starać się zrozumieć. Dlatego ty nie jesteś jedyną osobą, z którą w ten sposób próbuję rozmawiać, bo mnie nawet, powiedziałbym, bardziej interesują osoby i ich droga, ich poglądy wtedy, kiedy oni poszli w inną stronę, prawda? Kiedy no, mając nieco podobne zaplecze, tak? Jesteśmy Polakami w tym sensie, że w tej kulturze, te uczelnie, ja też byłem na Uniwersytecie Warszawskim, też miałem indywidualny program studiów, też chodziłem na seminarium biblistyczne, tylko że do profesora Sandauera akurat. I do dzisiaj pamiętam jego opisy właśnie, jak powstawała ta pierwsza część i taka trochę metafora, mianowicie, że jak czytamy Biblię, to czytamy księgę, którą można porównywać z tym, co widzimy na niebie, mianowicie są tam gwiazdy i niektóre z tych gwiazd już w ogóle nie istnieją, bo dawno jakby tam wybuchły, wypaliły i pochodzą z bardzo różnych okresów, tak? I że tak jest z Biblią, że to abstrahując już od tej strony religijno-kościelnej, że to jest objawienie i tak dalej, to zostawmy na boku. Natomiast, że to pisali różni ludzie, których dzieliły setki, a może tysiące lat, tak. Miejsce geograficzne i tak dalej. W związku z tym jest to niesłychanie ważny, jeden z najważniejszych zapisów ludzkiego doświadczenia i to taki jakby zbiorowy, tak? Że to jest rzecz niezwykła. Więc ja może z innej strony, ale też przechodziłem troszkę taką edukację, może nie teologiczną sensu stricto, ale gdzieś dotykającą tych najważniejszych tekstów, czy to Biblii, czy to Arystotelesa, czy innego tam świętego Tomasza, prawda? Więc to nie jest tak, że ja całkowicie jestem z innej planety, przeciwnie, gdzieś tam chodziliśmy po podobnych ścieżkach. Niemniej ja raczej trafiłem na potem zapraszany z moimi filmami na jakieś konwektykle ateistów, prawda? Szczególnie w ostatnich latach, gdzie mnie zapraszano z filmem Walka z szatanem, czyli Bóg stworzył seks, bo ateiści mnie uważali za swojego sojusznika, bo ja tutaj pokazywałem różne w ich mniemaniu nieprawości Kościoła katolickiego i w ogóle absurdy wiary, tak? I ja do końca taki nie jestem. Znaczy mnie to po prostu szalenie interesuje, tak? Ja myślę, że jestem sceptykiem po prostu z natury rzeczy. I niezależnie od tego, jaka to jest wiara, to ja zawsze pukam, a właściwie w co wy tak naprawdę wierzycie, bo mi się wydaje, że tutaj jest mnóstwo dziur
i mitów, i legend, i te wasze baśnie to trochę mnie nie przekonują, to mi wytłumaczcie. Tak jak Woody Allen w jednym z filmów chodzi od kościoła do kościoła w Nowym Jorku i pyta, no co mi możecie oferować, tak? To ja trochę taki jestem. No przepraszam za ten trend, ale właśnie no chciałem, żeby... Ja to bardzo cenię, bo jak jesteśmy w tych bańkach, trudno się spotkać, bo zakazuje się nam rozmowy już właśnie ze względu na te tożsamościowe afiliacje. Tak, w zasadzie ty nie powinieneś ze mną rozmawiać albo ja z tobą, podobnie jak ty nie powinieneś rozmawiać z panem Lisickim, tak? Bo to po prostu jest jakaś inna opcja religijna i między wami powinna wybuchnąć wojna taka na miecze. Natychmiastowa. A czasami są problemy, które warto podjąć, tak? Jakby zawiesić to, co jest no, powodem tej wojny, bo to nie jest tak zupełnie, że tam nie ma jakby takich powodów. Natomiast, ale są czasami kwestie, które warto przedyskutować właśnie z tą drugą stroną. Jeżeli się pojawia okazja, to ja wychodzę ciągle. Tak. No tak, no to wiesz, mnie za to spotyka i ciebie pewnie też. Często deszcz różnych inwektyw. Ostatnio opublikowałem w Rzeczpospolitej tekst na temat mojego udziału, aczkolwiek ja się absolutnie z tym nie zgadzam, w propagandzie, mianowicie zrealizowałem słuchowisko w Teatrze Polskiego Radia, które puściła Jedynka, tak? Ja robię te słuchowiska od 30 lat, tak jak ty od wielu lat działasz jakoś tam przykościelnie i no, nikt nie sądzi, że ty jesteś zwolennikiem, nie wiem, pedofilii, tak? No, to ja mam nadzieję, bo niektórzy mi mówią, że już samo działanie właśnie przy kościele jest dawaniem placet. Tym wszystkim. No więc właśnie, no to więc ja uważam, że należy tam, gdzie można, w sposób rzetelny, uczciwy i jakiś taki oparty na pewnych zasadach, no, które uważamy za słuszne, robić to, co można, tak? I dlatego te rozmowy w moim poczuciu mają sens, bo przynajmniej możemy sporządzić katalog tych niezgodności, a okazuje się, że w bardzo wielu przypadkach ta zgodność jest większa niż nam by się wydawało. Także tutaj, no tak, jeśli ja cię, nawet nie ciebie, tylko twoje poglądy, czy pewne twoje stwierdzenia krytykuję, to nie dlatego, że uważam, że ty robisz źle, tylko że mnie interesuje, dlaczego tak robisz, skoro ja się z tym nie zgadzam, to chcę zrozumieć. Tak? Dobra, to tak gwoli wyjaśnienia i ci, którzy nie lubią takiej postawy, mogą nas nie słuchać, a ci, którzy lubią, to zapraszam, bo będzie ciekawie. Za chwilę będziemy tutaj się boksowali pewnie ostrzej, intelektualnie, nie spotykamy się, bo to przez komputery, a teraz poproszę Asię, żeby nam puściła kawałek muzyki, żebyśmy mogli chwilę odetchnąć, nasi odbiorcy też i, że tak powiem, przemyśleć życiorys intelektualny i religijny Sebastiana Dudy, a za chwilę nam opowie dalej. Asiu, proszę o muzykę. Słowa inaczej powiedziane, to samo życie, lecz inaczej odegrane.
przy całym czasie po drugiej stronie dna. Sam krzyk, pójdę spojrzenie, ta sama pieśń, reszta jest milczeniem. Witam wszystkich tych, którzy teraz do nas się dołączyli. Mam nadzieję, że nie spowodowaliśmy, żeby ci, którzy nas do tej pory słuchali, uciekli, przestraszeni rewizjonizmem dzisiejszego gościa Sebastiana Dudy. Przypominam, że ja nazywam się Konrad Szołański. To jest program Na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. I zbieramy na te nasze rozmowy, jeśli Państwu się podobają, na kanale Reset Obywatelski. To jest zrzutka.pl/z/Reset Obywatelski. W ten sposób możemy istnieć, że Państwo nas wspierają, jeśli Państwo uważają oczywiście, że te rozmowy, te programy mają sens. Ja w to wierzę, dlatego to robię. Tu jesteśmy bliscy sobie, bo ja też jestem człowiekiem jakoś tam wierzącym. Może w inne rzeczy niż Sebastian Duda, ale też to się opiera na mojej wierze, że trzeba nieść ten kaganek oświaty i próbować tak spokojnie, pozytywistycznie do pewnych rzeczy podchodzić. Skoro wokół jest takie zamieszanie, to spróbujmy zejść na dół i budować fundamenty takiego racjonalnego myślenia i porozumienia. I wychodzimy w ten sposób z baniek. To znaczy tutaj ci z Państwa, którzy chcą tylko potwierdzenia swoich tez mówiących o tym, że wróg jest wrogiem i jest straszny, a przyjaciele to tutaj muszą się skupić i powtarzać, my jesteśmy wielcy, to tutaj myślę, że to nie jest to miejsce. Tutaj jest takie miejsce, że my zaglądamy do sąsiadów i pytamy, dlaczego wy lubicie co innego i czy możemy spróbować tego i przekonajcie nas, że to jest smaczne i nas nie zatruje. To jest mniej więcej ta postawa, którą ja reprezentuję, jak rozumiem także mój gość, który jest rewizjonistą, jak ja to nazywam, religijnym, filozofem, teologiem, religioznawcą. Sebastianie, to teraz tak, wracamy do naszej rozmowy. Chciałbym, żebyś teraz spróbował powiedzieć o tym, co się zdarzyło w twoim intelektualnym, religijnym życiu po studiach, bo rozumiem, że to, co do tej pory opisywałeś, to był taki okres pobierania nauk u mistrzów. Wymieniłeś ich wielu, miałeś ogromne szczęście, że trafiłeś na takich, którzy skierowali cię na taką drogę pewnej otwartości. Tak mi się wydaje, że nie zbłądziłeś w kierunku tego takiego dogmatyzmu, który dzisiaj powoduje, że właśnie mamy te okopy i bańki i tak dalej, tylko gdzieś tam zostając przy swoich pryncypiach, no bo rozumiem, że tutaj daleko za bardzo od tego nie odszedłeś, mimo swojego rewizjonizmu, to jednak jesteś rewizjonistą. No to powiedz, jak do tego doszedłeś, że jesteś rewizjonistą? Słuchaj. Nie wiem, czy ja jestem, bo mi się podoba ta twoja analogia, ale nie wiem, czy ona jest do końca adekwatna. Ja, jak mówiłem o tych moich mistrzach, ja spotkałem rewizjonistę jednego oczywiście, pod koniec lat 90. Leszek Kołakowski trafił do Warszawy znowu. I on wtedy pisał taką książkę o Pascalu. Ja pamiętam, żeśmy uczestniczyli w takich jego wykładach i zajęciach, jakichś takich nieformalnych spotkaniach. No, on był, tak jest ważna też intelektualnie dla mnie postać. On teraz przez wielu ludzi niezbyt lubiana, właśnie dlatego, że miał bardzo bliskie afiliacje z chrześcijaństwem. Może on nigdy nie powiedział o sobie, czy jest wierzący, czy niewierzący do końca swojego życia, ale jednak no, było to oczywiste, że jak pisał kolejne, prawda, nie wiem, dzieła w ostatnich tam dekadach swojego życia, no to coraz bardziej ta kwestia Boga się pojawiała i pojawiał się też na horyzoncie taki problem Chrystusa. I to jest mi bliska opcja z różnych powodów, a to jest chyba człowiek, który także i tobie jest nieobcy w tym sensie, że no, był sceptykiem raczej do końca. To nie był ktoś, kto po prostu konfesyjnie chciał się publicznie prezentować. Niemniej, no to co napisał do tej pory jest jakoś takie dla mnie zobowiązujące i ważne. Zresztą muszę powiedzieć, że
no takie osoby jak Tischner właśnie, czy Kołakowski wracają do mnie po wielu latach teraz, po dwóch dekadach jakby nieczytania i w tym nowym kontekście no tak szczególnie związanym z tym czasem, w którym teraz żyjemy, z pandemią i tak dalej, ich odczytanie na nowo jest niesłychanie inspirujące. No to jest nieoczekiwane dla mnie. To chodzi także o niektórych autorów teologicznych. Czytanie zarzuciłem przed laty, bo miałem ich na studiach, prawda, do przerobienia, dzieła ich zlecone do przerobienia, a później już nie interesowałem się za bardzo różnymi sprawami. Momencik, Sebastianie, właśnie sobie wyciągnąłem na wszelki wypadek, żeby nie pomylić. Przyznam szczerze, że tego nie przeczytałem, a chcę sięgnąć, mianowicie książka Leszka Kołakowskiego, Diabeł może być zbawiony, i 27 innych kazań. Na przykład, tak. Ale to jest jeszcze nie wcześniejsze. Natomiast mi chodzi o na przykład takie rzeczy jak coś, co ma chyba tytuł religion po angielsku. Jeśli Boga nie ma po polsku, to się nazywa w ten sposób horror metafizyczny, czy horror metafizikus. No i na przykład książka o Pascalu, Bóg nic nam nie jest dłużny, którą napisał. Więc to są, ale to jest wszystko bardzo taka dramatyczna religijność, naznaczona wątpliwościami, naznaczona pewnym ciemnym doświadczeniem. To gdzieś do mnie wraca nieustannie w moim życiu, muszę powiedzieć. I w związku z tym może dlatego nie czuję się w pełni reprezentantem, w ogóle się chyba nie czuję, mówię, nie w pełni. Nie chcę reprezentować systemu kościelnego, znaczy nie chcę być z tym kojarzony. Jestem raczej krytykiem tego i w tym sensie jestem antyklerykałem, może nie takim integralnym jak niektórzy moi znajomi ateistyczni, ale rzeczywiście rozumiem, dlaczego jest struktura hierarchiczna w katolicyzmie i w prawosławiu, na czym to polega, skąd się wywodzi, jakie jest jej rozumienie. Uważam, że tam jest jednak dużo przesady i dużo jakby takiego fałszywego mniemania teologicznego także zawartego w tym wszystkim i czasami... Jak mnie pytasz o te moje losy po studiach, prawda, no to w mojej takiej działalności publicystycznej zdarzało mi się to demaskować, ale przez lata, jak pisałem teksty teologiczne, po przyjeździe do Polski byłem, po powrocie do Polski byłem redaktorem w Przeglądzie Powszechnym na samym początku. To było najstarsze pismo wydawane w Polsce, bo ono było, zaczęło być wydawane przez jezuitów w Krakowie w latach 80. XIX wieku. I tak z pewnymi przerwami, ale jednak dotrwało właśnie do tego 2008 roku, kiedy ja wróciłem do Polski. I tam pracowałem przy jezuitach, ale wytrzymało tylko do końca 2012 roku, dlatego że się okazało niestety, że na tego typu materiały, eseje nie ma coraz, znaczy miejsca jest coraz mniej w polskiej przestrzeni takiej czytelniczej, publicznej, co dotyczy także innych tych takich periodyków ważnych. Tak? No ty przecież jesteś członkiem kolegium redakcyjnego Więzi, to chyba... No tak, jestem w redakcji Więzi od właśnie końca 2012 roku i to jest naturalne środowisko i tam mi się zdarzało w jednym i w drugim tym periodyku. No teraz jestem w Więzi, więc w Więzi piszę takie dla mnie najbardziej poważne rzeczy. To są takie eseje teologiczne, ale przez lata one miały... może tak tematycznie wiązały się z czymś, co cię bardzo intryguje, na przykład z jakąś taką krytyką związku katolicyzmu polskiego z mesjanizmem narodowym, z nacjonalizmem, tego typu, to bardzo się wzmogło po katastrofie smoleńskiej przecież, takie było wzmożenie bardzo, bardzo wyraźne, ale ja też miałem jakby dużo uwagi, takiej uważności wewnętrznej, żeby patrzeć na endecję nie tylko przez pryzmat kliszy. Ja mówię, ja nie mam jakby tożsamości, mentalności endeckiej i żadnych predylekcji nawet do tego, ale starałem się jakby rozpoznać pole, tak, z czego wynika tego typu mentalność, jak się rodził PiS z takim nowoczesnym jakby, znaczy z takim obecnym, może nie nowoczesnym, już tak trochę się zapętliłem, ale z obecnym jakby ideowym sztafarzem. To było dla mnie bardzo interesujące, jakie jest miejsce katolicyzmu w tym wszystkim. Ja przez lata tym się zajmowałem głównie.
ciągle mając w pamięci to, że jest pewna przestrzeń dialogu możliwa, to znaczy, że myślenie religijne w Polsce właśnie przez takie postacie jak Kołakowski, czy Miłosz, czy Różewicz jest czymś bardzo istotnym, znaczy nie można go po prostu wyrugować, dlatego że ta kultura będzie uboższa, więc wiedziałem, że tutaj jest jakby pole do działania i jest miejsce dla ludzi wierzących oczywiste. Z biegiem czasu to się zaczęło bardziej problematyzować. Właśnie kończymy teraz w różnych bańkach, które uważają, że nie warto ze sobą rozmawiać. I nie wolno ze sobą rozmawiać nawet, czyli trudno siebie zrozumieć, trudno zrozumieć też innego, trudno zrozumieć przez pryzmat siebie, przez pryzmat kogoś, kto zupełnie reprezentuje inną opcję ideową. Ja mam inną postawę ciągle i nie uważam, że to jest złudzenie. I taką reprezentuje postawę też więź, tak? I to jest pismo, które jest bardzo ważne. Więź nie jest apologetyczna względem Kościoła i na przykład to, co robimy w ostatnich latach, czyli taki moim zdaniem uczciwy stosunek do skandali seksualnych w Kościele i do różnych rzeczy, jakie podejmują, no ja w mniejszym stopniu, ale jak podejmuje przede wszystkim redaktor naczelny Więzi, Zbigniew Nosowski, co wiem, że budzi szacunek w różnych kręgach i w różnych ludzi, którzy są z Kościołem niezwiązani, no to jest właśnie ta opcja. Z drugiej strony mam nieustannie do czynienia z coraz silniejszym antyklerykalizmem, co jest jeszcze zrozumiałe, ale z antychrystianizmem, takim powiedziałbym dla mnie płaskim, obrazu ci powiem. Takim intelektualnie mało uzasadnionym, opartym na kliszach pewnych, opartym na nieporozumieniach, opartym na zupełnie prostackim rozumieniu, ujmowaniu spraw. Na to we mnie zgody nie ma. Dość powiedzieć, że jeden z moich znajomych pisarzy na przykład, bardzo dawno znajomy, kiedyś występował z taką akcją, że teologia to jest w ogóle działalność absurdalna, że po prostu tylko ludzie o jakimś niepełnym intelekcie się zajmują czymś takim i właśnie takich możemy wysyłać na Uxfordy. Uxford, czyli właśnie UKSW, ironiczne takie przekształcenie słowne tego skrótu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy na KUL, czy na inny PAT, prawda, i że tam po prostu tylko tego typu działalność można uprawiać, bo ona stwierdzona przecież naukowo, że to jest absurd, że to nie można nic z tym zrobić, że to tylko idioci się tym zajmują. Ja wtedy publicznie jednak postanowiłem odpowiedzieć, a miałem jakąś taką wycieczkę ze strony tego człowieka później nieprzyjemną. Jak chcesz mi opowiadać o tym, że Bóg zakazuje jedzenia krewetek, proszę bardzo, wierz sobie w swoje bóstwa i tak dalej. I naprawdę miałem poczucie takiego niezbyt poważnego traktowania i wtedy jednak też się odciąłem ostro i zaproponowałem, żeby ów człowiek wygłosił wykład na temat właśnie zakazu jedzenia krewetek i różnych bóstw, których nie uznaje, na przykład w Harvard Divinity School albo na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Oksfordzkiego. I bardzo szybko się okazało, że ów człowiek tak krytykujący religię w ogóle nie miał pojęcia, że są tego typu instytucje na świecie. No dobrze, ja cię wyzywam tutaj na taki mały pojedynek. Uzasadnij, zdefiniuj i uzasadnij sens teologii jako dyscypliny, która jest finansowana przez polskie władze z naszych publicznych pieniędzy. Bo ja rozumiem, że teologia, zaraz powiesz, co to jest, tak jak ty to rozumiesz, jest czymś, co ludzie mogą, że tak powiem, uprawiać, jeśli mają ochotę, podobnie jak mogą studiować, bo ja wiem, historię znaczków filateliści, ale nie jest to wspierane z publicznych środków, a przynajmniej nie wiem, żeby jakoś były większe na to dotacje. Natomiast te działania w zakresie teologii, to abstrahując od tych uczelni sensu stricto katolickich, tak, czyli w Krakowie jest taka, w Warszawie, w Lublinie pewnie są jakieś inne, to na wielu uczelniach są wydziały, które zajmują się teologią i ja próbowałem nawet zaprosić kiedyś do rozmowy przedstawiciela takiej
grupy, która się zajmuje wyszukiwaniem absurdalnych tytułów prac naukowych właśnie na wydziałach teologicznych. No i tam rzeczywiście coś tam, pustynny demon jest w tytule tej strony. I oni bardzo zgrabnie znajdują rzeczywiście dziwaczne i wydawałoby się kompletnie idiotyczne prace, tak, które są mniej więcej takie jak badanie, ile diabłów się może zmieścić na łebku od szpilki czy coś takiego. Więc proszę teraz, ja tutaj się ustawiam jako taki ateista i tak dalej, ale to zakładam taką maskę w celu sprowokowania ciebie. Tak? Powiedz mi, co to jest ta teologia i właściwie po co to jest i dlaczego ty w tym robisz i dlaczego państwo ma dawać na to pieniądze. Dobrze. Od razu się odniosę też do tej grupy. To jest działalność moim zdaniem tania i płaska. To znaczy, jeżeli w stosunku do innych dziedzin naukowych przyjęlibyśmy podobne, nie wiem, podobne zasady działania, to ilość absurdalnych prac naprawdę na wydziale biologii czy jakimś tam innym wcale nie jest mniejsza. Tu chodzi po prostu o to, że teologia tym ludziom, którzy szukają tego pustynnego demona wśród prac teologicznych, wydaje się absurdalna na wstępie. I uważają, że to jest bardziej zasadne. No, ale przecież wiadomo także, że są przyznawane antynoble co roku, tak, za działalność prowadzoną i finansowaną publicznie w różnych instytucjach na świecie za zupełnie absurdalne badania, nie wiem, eksperymentalne czy jakieś inne, za to, co się dzieje w paradygmacie naukowym. Więc to jest ważna sprawa. Oczywiście jest poziom pragmatyczny także w tym wszystkim, to znaczy, jeżeli mnie pytasz o to, dlaczego ma być finansowany KUL czy Wydział Teologiczny na jednym czy drugim polskim uniwersytecie, to takie same pytania sobie stawiają właśnie ludzie w Anglii, którzy, dlaczego finansowany ma być Wydział Teologii na Oxfordzie albo w Cambridge, a dlaczego ma być finansowany Wydział Teologiczny w Lowaniu właśnie. Czy to chodzi tylko o to, że od początku istnienia tych zacnych instytucji, tam pierwszym wydziałem był właśnie Wydział Teologiczny, tak? W Oxfordzie od XIII wieku, prawda, a w Lowanium od XV wieku. Jak wiadomo, tylko Francja przyjęła taką postawę, że nie będzie finansować ze środków publicznych wydziałów teologicznych. Tak konsekwentnie, prawie konsekwentnie, dlatego że tam jest jeden wydział teologiczny we Francji finansowany ze środków państwowych, on się znajduje w Strasburgu. Dlatego jest finansowany ze środków państwowych, ponieważ nie objęła go ustawa z 1904 roku o laicyzacji, a Strasburg trafił do Francji ponownie dopiero po I wojnie światowej, tak, Alzacja. Do tej pory to było niemieckie, już tak pozostawiono sobie. A tak to uczelnie katolickie we Francji, czy te wydziały teologiczne, to są prywatne instytuty i tak są nazywane, Instytut Katolicki. Taki jest w Paryżu oczywiście i tak dalej. Oczywiście finansowane przez Kościół. Ja nie wiem, czy to jest idealna sytuacja. Teraz pytając mnie o to, czy warto się tym zajmować. No, ale co to w ogóle jest? Spróbuj to zdefiniować, tak, żebyśmy... To jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie spektrum działań różnych, dlatego że ludziom, którzy to krytykują, wydaje się, że teologia służy uzasadnieniu doktryny, a właściwie nawet nie uzasadnieniu jakiejś racjonalnej refleksji nad doktryną i dogmatami, tylko ich bezkrytycznemu prezentowaniu, tak? Bezkrytycznej prezentacji. To jest nieporozumienie. Powiem ci słowo, przepraszam bardzo, żeby tutaj tak jakby troszeczkę pomóc. Mianowicie według encyklopedii tej internetowej teologia jest to dyscyplina wiedzy rozwinięta w chrześcijaństwie, czyli w tej religii właśnie jednej. Pierwotnie była opisem interwencji Boga w życie ludzkiej społeczności i była ściśle związana z liturgią. W związku z tym, jak patrząc jakby na źródło, na genezę, no to chodziło właśnie o uzasadnienie, potwierdzenie to takie tożsamościowe, że jest Bóg, że jest Kościół i tak dalej, i tak dalej. Gdy tymczasem, jak mówimy o nauce, czy biologii, czy jakiejkolwiek innej takiej, którą uważamy za naukę sensu stricto, to tam chodzi o poznanie prawdy. A tutaj chodziło, rozumiem, u źródeł nie tyle o poznanie prawdy, ile uzasadnienie, dlaczego jest tak, jak założyliśmy z góry, czyli mamy dogmat. To są, od razu powiem ci, intelektualne nieporozumienia. Ta definicja jest słaba z internetowej encyklopedii. Już ci mówię. To nie chodziło o to, żeby dowodzić istnienia Boga czy Bogów.
od początku. Poza tym nie jest to dyscyplina chrześcijańska. O teologii mówili starożytni pogańscy filozofowie jak najbardziej i była to dyscyplina przez nich uprawiana także. Tak? Jest to refleksja na temat, nie wiem, boskiego, nie wiem, składnika rzeczywistości czy komponentu, jakkolwiek on może być rozumiany, a może być rozumiany bardzo różnie. Teologia nie wykształciła się tylko jako dyscyplina w chrześcijaństwie. Teologię oczywiście uprawiali Żydzi, teologię uprawiali politeiści także, teologię uprawiają muzułmanie. To jest nieporozumienie, że to jest związane tylko z pewną optyką chrześcijańską. W każdym razie nie chodzi o to w teologii, żeby dowodzić istnienia Boga. I to dowodzić za pomocą takich samych kryteriów, prawda, eksperymentalnych, jak wiarygodne eksperymenty naukowe przy tej powtarzalności, tej empirycznej metodzie naukowej, z jaką mamy do czynienia w biologii, dajmy na to. No, nauka taka eksperymentalna zakłada, że jeśli opiszemy coś i generujemy prawo, to jest to powtarzalne, kto inny może zrobić podobny eksperyment i będzie tak samo. Ale całość jakby tego wszystkiego, tej metodologii tak zwanej naukowej, dla wielu jedynej naukowej metodologii, nie odnosi się do żadnej właściwie dziedziny w szeroko rozumianej humanistyce. No, a może poza pewnymi eksperymentami, które można czynić w psychologii, czy w socjologii, prawda, czy w czymś takim podobnym, jednak refleksja w naukach humanistycznych trochę na czymś innym opiera. Mimo wszystko nazywamy tę refleksję refleksją naukową. Musimy mieć po prostu pewną metodologię i według niej postępować. Metodologia teologiczna nie polega, jeszcze raz powtórzę, na tym, czy nie polega wyłącznie, bo to są bardzo szczególne przypadki, kiedy się dowodzi istnienia Boga i to też dowodzi, używam tego słowa w cudzysłowie tutaj. To tak nie jest. Teologia to jest bardzo szerokie spektrum różnych dyscyplin, które są istotne jako refleksja nad naszym zapleczem kulturowym, którego się nie da wyrugować. Tak samo jak mamy wydziały zajmujące się orientacją. Zatrzymajmy się. Refleksja nad zapleczem kulturowym, no to ja... którego się nie da wyrugować z naszej kultury, tak uważam. Z naszej przestrzeni poznania. No to filologia polska, no zajmuje się językiem i literaturą. To rozumiem. Polską. No nie tylko, czytaliśmy też książki. Jak studiujesz tam, nie wiem, orientalistykę starożytną, to się zajmują Asyrią czy czymś takim, tak? I dobra, a czym się zajmuje teologia? I teologia ma kilka takich odrębnych dyscyplin, które są bardzo zasadne jakby jako pole działalności naukowej. Ja jeszcze mówię, jeżeli ktoś się zajmuje, dajmy na to, Biblią, tak? Biblistyką, naukami biblijnymi. One są bardzo takie skomplikowane. To znaczy filologią, historią, to o czym ty wspominałeś w odniesieniu do seminarium Sandauera także, tak? No, który był niewątpliwie ateistą. Tak, ale biblistyką się zajmują także ateiści. To od razu powiem i nawet mamy takie bardzo znane postaci. Niektóre tłumaczone na polski, co ciekawie. Gerza Werner. Ale wobec tego, czy Sandauera byś określił mianem teologa? Nie, ale zajmował się, on sam by się tak nie określił pewnie, ale spokojnie mógłby prowadzić takie seminarium na przykład na Wydziale Teologicznym w Lowaniu, jakie prowadził z tobą. Dokładnie prawda, w tej samej formule. Nie na ATK, domyślam się. Być może nie na ATK wtedy, nie wiem zresztą, no, trzeba by jakoś to historycznie rozpatrzyć, nie mam pojęcia, no, ale w Lowaniu to mogę ci na 100% powiedzieć, że mógłby coś takiego prowadzić, jednocześnie przedstawiając siebie jako, że jest ateistą, prawda, i nie byłoby problemu, i to byłoby bardzo twórcze, to byłaby problematyka także teologiczna, bo on by się zajmował filologią, historią, prawda, nie wiem, pewnymi aspektami, powiedziałbym, ideowymi, jeżeli już ktoś nie chce mówić właśnie o teologii dogmatycznej czy fundamentalnej związanymi z refleksją biblijną. To jest cała odrębna dyscyplina. Tam się studiuje języki starożytne. Nie, ale to Sebastianie, ja to rozumiem i tutaj szanuję te prace. No i to powinno być finansowane ze środków publicznych jak najbardziej. To nie to tak dowodzi jak... prawdziwości tez zawartych w Biblii. Podobnie jak ci, którzy się zajmują literaturą asyryjską, nie mają na celu dowodzenia tego, czy to, czy inne bóstwo asyryjskie, prawda, dokonywało interwencji w historię. Próbujemy otworzyć w sposób myślenia ludzi z przeszłości na przykład. No i... Daj mi podać przykład, który jest złośliwy i okropny, dobra. Ale jeśli ktoś studiuje na przykład piśmiennictwo nazistów i napisze pracę uczoną o Mein Kampf Adolfa Hitlera,
to też ma to pewien, jest jakiś pożytek, prawda? No bo generalnie nie chcemy, żeby kiedykolwiek wróciły te lata, kiedy Hitler sprawował władzę i to, te wszystkie straszliwe zbrodnie. Natomiast jakby poznanie naukowe i zrozumienie dlaczego, skąd to się wzięło i o co tam chodzi, ma pewien sens. W związku z tym, nie porównując tut proportion garde Biblii z Mein Kampf, chcę powiedzieć, że to jest całkowicie uprawnione w zakresie literaturoznawstwa, socjologii, politologii, no różnych nauk. Tak. Ale ja bym chciał, żebyś mi uzasadnił, a najpierw jednak, żebyś zdefiniował nie przez negację, tylko tak pozytywnie. Co to jest teologia? Nie tak, jak to Wikipedia ujęła, bo mówi, że to jest błędne, że to nie tylko chrześcijaństwo. Jest słabe dość, znaczy jest niepełne i trochę tendencyjne. No to tak nie, pozytywnie. Teologia zajmuje się ludzką refleksją na temat Boga. Tak, na temat Boga. Która to refleksja się, nie wiem, w jaki sposób uobecnia w dziełach literatury, w dziełach sztuki, w historii. Tak jak ludzie tłumaczyli i tłumaczą, prawda, sobie, że mają pewien typ doświadczenia religijnego, który się odnosi do tak czy inaczej rozumianej boskości, to tym się zajmuje teologia. Dobrze, to od razu wchodzę ci w słowo. Richard Dawkins napisał książkę Urojony, tak? I wiele innych tekstów, ale ta jest taką Biblią ateistów. Czy on jest teologiem? A skąd? On się zajmuje po prostu krytycznym dowodzeniem, że teologia jest bez sensu. Dlatego, że jego zdaniem teologia właśnie ma na celu to, co powiedziałem tutaj, dowodzenie, prawda, istnienia nieistniejących bytów. Nie. To jest pewien wycinek refleksji teologicznej, bardzo specyficzny, który się zresztą pojawia nie tylko na wydziałach teologicznych, bo jeżeli, nie wiem, pojedziesz na Oxford i pójdziesz na wydział filozoficzny, to tam masz bardzo takich wybitnych filozofów analitycznych, którzy się też zajmują problemem Boga, jego istnienia. I Dawkins, prawda, nie wiem, jak się z nimi styka, to co im powie, że ich refleksja jest bezsensowna, jego zdanie, no może im tak powiedzieć, tak, ale oni mają bardzo dobre instrumenty, żeby go rozłożyć na łopatki natychmiast. Nie, to co robi Dawkins, to nie jest żadna nauka w Bogu urojonym, to jest pewna publicystyka, która odnosi się do pewnych danych naukowych i do pewnej takiej antyreligijnej retoryki, którą on uznaje za zasadną, po to, żeby przedstawiać tak zwane, nie wiem, poznanie naukowe. Skutek jest taki, że ani nie przedstawia dobrze ani tej retoryki własnej, moim zdaniem nie jest to skuteczne w sensie intelektualnym, ani tym bardziej nie promuje poznania naukowego, dlatego że zaczyna grzęznąć w bardzo takich interesujących sprzecznościach, które na przykład ci filozofowie oksfordzcy z jego uczelni, tylko że on nie jest biologiem czynnie uprawiającym biologię, eksperymentalistą, tylko zdaje się był, ale jest po prostu szefem Muzeum tej Historii Ewolucji w Oksfordzie, czy jak się to tam nazywa w tym momencie. I w związku z tym bardzo jest mocno sekowany zarówno przez biologów za to, co sobie głosi, dlatego że już pewne rzeczy są, te, które uznaje za naukowe, okazują się przestarzałe, a przez takich filozofów analitycznych, nie teologów, teologów także, bo jest Wydział Teologiczny w Oksfordzie, ale przez filozofów analitycznych za uprawiającego coś, co jest metodologicznie niepoprawnie i fałszywe. Niepoprawne i fałszywe. Więc Dawkinsem to nie jest dobry przykład, to jest raczej publicystyka antyreligijna, ja rozumiem, że coś takiego istnieje i że może w ten sposób wyglądać, ale on bardzo tendencyjnie zbiera fakty i to nie ma wiele wspólnego z taką rzetelną, nie wiem, analizą naukową. A taka analiza jest możliwa na wydziałach teologicznych w odniesieniu do pewnych wycinków rzeczywistości. Być może nie do tego, do którego nieustannie tutaj wracasz, ja to rozumiem, tak? Czyli do uzasadnienia dogmatu, czy do uzasadnienia właśnie czegoś takiego jak istnienie Boga bądź jego działalność, interwencja właśnie. Ale to jest tylko wycinek działalności teologów, ważny, nie wiem czy najważniejszy nawet teraz na wielu wydziałach teologicznych, a tak to oni się zajmują właśnie, a to Biblią, jej analizą, a to innymi tekstami historycznymi w obrębie danej religii, czy komparatystyką religijną, porównują teksty z różnych religii. Biblię z tekstami egipskimi czy babilońskimi, tak? Ojców Kościoła z filozofią grecką, nie wiem, Arystotelesa ze scholastykami. Jest cały taki nurt, nie wiem, refleksji
teologiczne, które jest po prostu analizą historyczną tekstów, jest pewnym literaturoznawstwem, prawda, jest pewną historiografią i to się też tworzy w ramach teologii. Ci ludzie, żeby się tym zajmować, nie muszą zakładać po pierwsze istnienia Boga, po drugie nie muszą zakładać interwencji bóstwa. A to, co robią, jest twórcze, zasadne i ważne. A to, że to robią na teologii, to nie jest tylko kwestia tego takiego uzusu. No, w sposób naturalny najłatwiej to robić w takim środowisku, gdzie po prostu nie jest pewien obieg informacyjny zamknięty, w tym sensie, że po prostu, nie wiem, jesteś wykształcony w ramach pewnego modelu, że czytasz odpowiednią ilość literatury, znasz pewne konwencje, ale one się niekoniecznie odnoszą do uzasadnienia i obrony dogmatyki chrześcijańskiej, tak? Tylko że po prostu masz pewne przygotowanie egzegetyczne, jeśli chodzi o biblistykę. Wiesz, na czym polega z grubsza tak zwana teologia fundamentalna, czyli filozoficzna ekspozycja chrześcijańskich treści, tak, w języku pojęć filozoficznych. Na czym polegają te pojęcia, skąd się wzięły, jakie są interakcje możliwe między nimi, jak kolejni autorzy, prawda, w dziejach myśli chrześcijańskiej to traktowali, jak autorzy, którzy nie byli chrześcijanami, na przykład Spinoza chociażby, odnosili się do tego typu treści. Dlaczego Pascal, o którym tu już była mowa, łączył no, działalność naukową, teoretyczną i eksperymentalną właśnie z działalnością teologiczną. Tym wszystkim się zajmują teologowie. I to powinno być jak najbardziej finansowane przez państwo. Jeżeli ktoś odmawia, nie wiem, zasadności tego typu działalności, to jest ideologicznie zacietrzewiony moim zdaniem. Pytanie, czy w ramach tego finansowana powinna być także działalność tych takich bardzo subtelnych teologów i filozofów, którzy chcą się ciągle zajmować dowodzeniem istnienia Boga, dajmy na to, albo dowodzeniem zasadności misji Kościoła, tak, że została zlecona przez Chrystusa i że On jest w tym obecny i tak dalej, i tak dalej. Ale tu znowu, żeby ci, to się opiera w dużym stopniu na nieporozumieniu. Trochę to zależy od kontekstu. Rzeczywiście w Polsce jest on bardziej konfesyjny niż w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych powiedzmy, czy właśnie w tej Belgii, gdzie mieszkałem, gdzie jakby pole działania wydaje się szersze, że właśnie nie jest to tylko działalność przyczynkarska do tego, co powie Watykan czy Jan Paweł II, a tak często swoje zadania pojmowali teologowie polscy. To jest przykre. A często też po prostu powtarzali to, co wymyślono na Zachodzie. I pewne tezy i chodziło o to, żeby je wprowadzić do takiego krwiobiegu polskiego katolicyzmu, to, co tam Niemcy powiedzieli, czy napisali i tak dalej. Bardzo są to częste zjawiska, ale nie tylko. Mieliśmy też bardzo takich twórczych kilka postaci, jeśli chodzi o teologię polską, także w ostatnich latach. I to są ważne postaci. Jeśli pozwolisz. Bo ja rozumiem i pewnie jestem skłonny tutaj to popierać nawet, że tego rodzaju badania mają sens, podobnie jak badania twórczości Juliusza Słowackiego, czy pojawienia kultury Kurpiów i tak dalej, ponieważ chcemy opisywać nasz świat i lepiej rozumieć to, co się wokół nas dzieje, także w zakresie... No, chrześcijaństwo jest elementem tego świata. No. Niewątpliwie. I w ogóle tutaj nie ma dyskusji. Co więcej, można to opisywać z różnych punktów widzenia, nie tylko tak, jak ty mówisz, ale także politycznego czy politologicznego. Tak. To wszystko jest obecne na wydziałach teologicznych. Wszystko. Okej, ale wydaje mi się, że tutaj następuje pewnego rodzaju zmieszanie jakby dwóch porządków. I teraz chciałem, żebyś się do tego odniósł, zaraz wytłumaczę, o co chodzi, bo w twojej wypowiedzi to padło. Mianowicie jeden porządek to jest taka deskrypcja i próba zrozumienia, najpierw opis, a potem wytłumaczenie mechanizmu, powiedzmy. I to właściwie wszystko jedno, co badamy, to powinniśmy to badać, jeśli to ma jakiś sens, a pewnie ma. Tak? Bardziej niż badanie życia krasnoludków, tak? Chociaż to też może być ciekawe, bo w twórczości konopnickiej występują i tak dalej. Ale mamy badania nad gnomami i krasnoludkami bardzo powszechne tam w literaturoznawstwie. Więc... No tak, proszę. Tak. Więc tutaj jak gdyby nie ma obiekcji. Natomiast użyłeś pojęcia konfesyjny i chodzi o to, że bardzo wiele i ten portal, ten z tym demonem
pustynnym, to takie rzeczy wyłapywał, gdzie ewidentnie nie chodzi o poznanie, tylko chodzi o to, żeby właśnie wychodząc z punktu widzenia jakiegoś tekstu napisanego bądź przez papieża, bądź przez jakiegoś kardynała czy biskupa, opisać, potwierdzając pewnego rodzaju tezę postawioną w sposób, no, nawet czasami polityczny, prawda? Nie wiem, powiedzmy, religijność maryjna jest bardzo ciekawa. Natomiast jeśli ona jest pisana z punktu widzenia jak gdyby aprobaty cudów, które Matka Boska poczyniła i te wszystkie matki boskie, częstochowska i tak dalej, no, są takie żarty, że one się kłócą, te matki boskie, w zależności od tego, z którego sanktuarium pochodzą, i ponoć ta częstochowska nie lubi tej wileńskiej. Kazańskiej, bo tam wileńska, Kazańskiej. Ma taką samą moc wrażenia, ale wektor działania przeciwny, dlatego że Rosjanie właśnie, to jest dla Rosjan taki wizerunek emblematyczny, Matka Boska. No właśnie, także ty jesteś teologiem, to ty tutaj mnie zdecydowanie możesz poprawiać, bo ja to tylko powtarzam, to takie trochę płaskie żarty. Natomiast faktem jest, że to nie są prace, które można by określić terminy naukowe. To jest trochę tak, jakby ktoś wierzący w krasnoludki opisywał te krasnoludki. Ale Konradzie, jak w pewien sposób zawiesimy sąd na temat teologii i weźmiemy sobie polonistykę, dajmy na to. Ja znam mnóstwo prac. Ja studiowałem. Tak, sam znasz mnóstwo prac dowodzących. No, profesor Pimko z Ferdydurkę Gombrowicza to nie pojawił się znikąd i nie pojawił się w wyobraźni Gombrowicza, powiedzmy sobie szczerze od razu. Słowacki wielkim poetą był, bo preferował działalność narodowo-wyzwoleńczą w swojej literaturze. Takich publikacji nawet dzisiaj jest całe mnóstwo. I co więcej, one zdobywają jakieś tam, nie wiem, czy uznanie, tak? No bo na pewnym poziomie to się wydaje po prostu bardzo złą naukową działalnością, ale złej naukowej działalności na różnych polach mamy tysiące przykładów. Ja już mówiłem, no jak się zajmują tym pustynnym demonem ci bardzo, to dla mnie może być zabawne nawet, bo im wynajdują na pewno bardzo ciekawe i głupie rzeczy. Ale jak mówię, no ci, którzy szukają antynobli, kandydatów do antynobli, no też wynajdują wyjątkowo głupie, prawda, nie wiem, badania. Ja już nawet nie pamiętam tego wszystkiego, ale to łatwo sprawdzić, nie? Bo te antynoble są przyznawane co roku. Za działalność, która też jest w ramach instytutów naukowych bardzo poważnych często prowadzona, w ramach światopoglądu naukowego, metodologii naukowej, a powstają dzieła i prace, no, które oględnie mówiąc są niewiele warte, tak? Albo nic nie warte, albo warte właśnie wspomnienia w takim humorystycznym kontekście. Więc problem z teologią jest trochę inny, bo ty mnie pytasz o coś innego, nie o to, że tam powstają głupie prace, bo głupie prace powstają i gdzie indziej, przynajmniej z pewnego takiego pułapu intelektualnego, ale o to, czy można, prawda, mówić zasadnie o interwencji Boga, dajmy na to, czy bóstwa w rzeczywistość i pisać o tym coś, co będzie miało walor naukowy. I to wszystko zależy od tego, w jaki sposób my to będziemy ujmowali. Jeżeli ktoś będzie występował z wiarą w cuda i będzie katalogował te cuda bez żadnej refleksji krytycznej, powiedzmy, i mówił, że nie wiem, w Guadalupe tam mamy taki cud, no po prostu katalog cudów przytoczy i nie wiem, będzie nawet próbował budować jakieś zależności statystyczne, bo znałem takie rzeczy, tak, że więcej było uzdrowień, prawda, chromych niż głuchoniemych, dajmy na to, no dobra. Można to przeprowadzić w ten sposób, tak? Niewiele może to wnosi, poza tym, że nie wiem, w danym miejscu mamy świadectwa o czymś takim. Natomiast jak już badasz coś z pułapu takiego, że to coś nam mówi, po pierwsze, o świadomości religijnej w danym kontekście, w danym czasie, o tym, jakie motywy funkcjonują, jak pytasz mnie o te cuda Matki Boskiej, jak ludzie, którzy wierzą w te cuda, odnoszą właśnie tę swoją wiarę do innych aspektów życia, choćby politycznych, tak? Bo ten przykład z Matką Boską Częstochowską i Matką Boską Kazańską wcale nie jest taki zabawny znowu. Znaczy, ludzie z emblematami religijnymi walczą ze sobą, tak? I szukają boskiej pomocy.
I to wszystko już jest do opisania w sposób naprawdę poważny, rzeczowy i rzetelny. Pod warunkiem. Pod warunkiem, że się to robi. Boska Częstochowska jest lepsza od tej kazańskiej. No, jeżeli chodzi o polską perspektywę, ale tutaj też zawieszam takie, wiesz, no bo naprawdę masz, nie wiem, właśnie eksperymenty biologiczne, które też nie są zbyt mądre. Czy to unieważnia jakby całość, nie wiem, działalności tych instytutów, w których przeprowadzono niemądry eksperyment, tak? Oparty na niemądrych przesłankach i nawet, nie wiem, ktoś dostał grant na to albo coś takiego. No tak nie można mówić. No, dyskredytowanie dyscypliny powinno się odbywać trochę w innym, na innym polu. I to inne pole jest bardzo interesujące, bo ostatecznie dochodzimy do sporu takiego ideowego między ateistami i teistami, który w swoich takich, powiedziałbym, najbardziej rozwiniętych i subtelnych wersjach jest niesłychanie twórczy i niesłychanie interesujący. Dawkins, ludzie tacy jak on czy tam Hitchens, unieważniają ten spór na samym początku. Ale wcale tak być nie musi. Dlatego, że mówią, że to jest nienaukowe i kropka. W książce Dawkinsa jest powiedziane, że teoria Boga nie jest teorią błędną z założenia, tylko jest stosunkowo mało prawdopodobną do udowodnienia, podobnie jak ten latający. No tak, ale to wiesz, no, ja nie chcę tutaj przetaczać, bo byśmy musieli bardzo taki zawiły spór wchodzić. Metodologowie filozoficzni, prawda, zajmujący się filozofią Boga, często ateiści także uważają, że ten probabilistyczny argument Dawkinsa jest dość wątpliwy sam w sobie. Więc jest dobra argumentacja racjonalna, która pozwala się jakby z tym Dawkinsem mierzyć, prawda, i z jego próbą unieważniania pewnego typu refleksji. Dla mnie ciekawsze dużo bardziej jest to spotkanie teisty z ateistą, którzy zaczynają ze sobą rozmawiać i zaczynają argumentować, ale nie na takim poziomie od razu, nie będę w tobą wchodzić w żaden dialog, dlatego że to, co mówisz od początku do końca jest dla mnie bez sensu. Tylko właśnie wchodzą w dialog i próbują, i to się stało, i to jest coś niesłychanego zupełnie, szczególnie we współczesnej refleksji filozoficznej, mamy z tym do czynienia. Z ludźmi, którzy się nie przyznawali do konfesyjności chrześcijańskiej, i to jest taka tradycja, nie wiem, no, od Heideggera, ale to szczególnie we Francji jest widoczne. We francuskiej fenomenologii mamy taki nurt, który się określa mianem zwrotu teologicznego we francuskiej fenomenologii. To znaczy, że po raz kolejny postawiono problem Boga, co nie znaczy, że postawiono problem istnienia Boga, ale problem Boga jako coś takiego, co się pojawia w naszym doświadczeniu, w doświadczeniu ludzi, którzy mówią o tym. I to nie tylko z jakiejś takiej psychologicznej perspektywy, emocjonalnej czymś takim, bo tym się mogą psychologowie zajmować, ale właśnie w takiej najbardziej jakby intelektualnej, postmetafizycznej refleksji. Jak można mówić o Bogu i gdzie ta refleksja jest jakby wyraźna. I tu się, nie wiem, podawano takie przykłady jak przebaczenie, tak? Jeżeli zachodzi przebaczenie między ludźmi jako pewien fenomen, no jest bardzo intrygujące, że jak mówimy o przebaczeniu, nawet kiedy jesteśmy ateistami, często przyznajemy, że przebaczenie jest zasadne, użyteczne albo pragmatycznie, nie wiem, jakby celowe, to bezwiednie przyjmujemy pewną taką ukrytą strukturę tego pojęcia, która zakłada działanie Boga, interwencję Boga ostatecznie. Bardzo to jest skomplikowane, to są fascynujące dyskusje. Podjął tę dyskusję pod koniec lat 90. nie kto inny jak ateista, Jacques Derrida, który odkrywał jakby te teologiczne pokłady, prawda, funkcjonowaniu zjawisk, czy terminów, czy pojęć, które są powszechne w naszych społeczeństwach, sekularyzowanych, i ten teologiczny komponent ciągle tam działa, a nie jest do końca uświadomiony przez większość ludzi, którzy używają tego typu pojęć albo praktykują przebaczenie na przykład. Jak mówimy już o tym, no to jest coś niesłychanie interesującego i coś ważnego także kulturowo. I ta refleksja się toczy także na wydziałach teologicznych, więc ja bym chciał odejść już od tego. Oczywiście, że jest mnóstwo głupot także, mnóstwo jest taniej konfesyjności, mnóstwo jest ideologizowania, być może mniej niż na biologii, chociaż nigdy nie studiowałem biologii, więc nie wiem, jak się tam dzieje,
ale zakładam, że po prostu no, metodologia eksperymentalna no, zakłada to, że ci ludzie po prostu robią eksperymenty i chcą, żeby się udało i żeby były robione rzetelnie, przyjmując pewne tam zasady wyjściowe, nad którymi się nie zastanawiają. A te zasady wyjściowe są takim polem dla filozofów i dla teologów także ostatecznie i to jest coś ważnego także. Więc ja bym nie dyskredytował takiej działalności teologicznej właśnie z takiego pułapu, że nie będziemy się zajmować interwencją boską. Możemy się nie zajmować interwencją boską, natomiast to, że ludzie w to wierzą i że ludzie w jakiś sposób działają, bo wierzą, że jest interwencja boska, jest czymś niesłychanie intrygującym, nie tylko dla psychologów, ale dla tych właśnie speców, którzy się zajmują funkcjonowaniem czegoś takiego jak pojęcie boskiej interwencji w przestrzeni kulturowej, historycznej czy współczesnej. Ja myślę, że tutaj jestem skłonny się z tobą zgodzić, z tym, że mogę nawet dodać, że były takie, używając kolokwialnego pojęcia, przegięcia naukowe, w szczególności to dotyczy nauki kontrolowanej przez władzę, a tutaj mam na myśli Związek Radziecki, zwany teraz Związkiem Sowieckim, mianowicie biologia, którą wspomniałeś, była nauką i jest nauką niewątpliwie, natomiast w momencie, kiedy ideologowie i po prostu stwierdził, że nauka powinna pójść w jakimś konkretnym kierunku i ten kierunek był oparty na, no powiedzmy sobie, jego widzimisię, czy widzimisię no tych... tak, mamy te przykłady, Michurina, Łysenki, właśnie taki... Michurin, Łysenko, no to byli ci biologowie, którzy... Michurin zdaje się zresztą coś tam nawet uzyskiwał, Łysenko to zdaje się już fantazjował, no ale efekty były druzgocące dla Rosjan, prawda? Podobnie dla hitlerowców to, że naukowców Żydów wygonili z do Ameryki spowodował, że bombę zrobili Amerykanie. A nie naukowcy Hitlera i tak dalej. To oczywiście się zdarza. Natomiast no, to jest argument troszkę, powiedziałbym, taki niezbyt elegancki, bym powiedział, ale zadam ci pytanie, czy wyobrażasz sobie, że na którymś z wydziałów teologicznych, dzisiaj w którejś z uczelni w Polsce, a jeszcze lepiej którejś z tych katolickich, powstaje praca naukowa na temat subtelności religii niechrześcijańskiej? A nie, powstają od razu. Tak. Powstają. To jest właśnie takie nieporozumienie. Ich jakość i wartość jest bardzo różna. Bywają dobre rzeczy, bywają bardzo słabe, ale no, powstają. Tutaj nie ma, to nie jest tak, że znaczy na poziomie takim indywidualnym, no to, że na przykład ja nie jestem na żadnym wydziale teologicznym w Polsce, to jest mój wybór, bo ja rzeczywiście mam takie wrażenie, że nie do końca byłbym wolny w badaniach tam, ale to nie chodzi o to, że ktoś by mi czegoś zakazywał. Mógłbym sobie znaleźć takie miejsce, gdzie by nikt niczego nie zakazywał, ale byłbym w pewnej strukturze takiej formalno-uniwersyteckiej naukowej, która by nakazywała robienie pewnych rzeczy dlatego, że one są modne i na to się dostaje granty, dajmy na to, tak? I z tym się boryka bardzo wielu naukowców w różnych dyscyplinach, tak? No, nie robią tego, co ich naprawdę interesuje, tylko na co dostają pieniądze, tak? I później utykają w tysiącach, prawda, przepisów do różnych rzeczy. No, tak? To, ale to jest jakby przyczynek do refleksji nad w ogóle systemem naukowym i uniwersyteckim funkcjonującym obecnie. No, teologia ma swoją specyfikę w tym, szczególnie polska teologia, bo rzeczywiście, no powiedziałem, że jest przyczynkarska, jest raczej nietwórcza, a skoro decydenci, którzy przyznają te granty, są tak samo przyczynkarscy i nietwórczy, no to trudno tam wejść z czymś, co byłoby naprawdę interesujące. Ale tak bywa i gdzie indziej. No, jak słyszę powszechne utyskiwania, nie wiem, moich kolegów historyków, czy kogoś innego, jak oni tam są, nie wiem, z różnych projektów, jak są oceniani, prawda, i jak wyglądają te ewaluacje, no to frustracja jest narastająca w różnych miejscach. No, zachodnie uczelnie nie są od tego wolne, od razu powiem także. Człowiek zdarza, jak mówimy o takim pewnym
idealne dla mnie, no to się zdarzają świetne miejsca, naprawdę świetne miejsca na świecie, gdzie można tę refleksję uprawiać w sposób bardzo twórczy, wolny, przynajmniej do pewnego momentu, kiedy nie ma jakichś takich, nie wiem, metodologicznych przeciwwskazań, takie też są, no ale to musiałbym naprawdę bardzo już duże subtelności wchodzić. W każdym razie nie jest przypadkiem, że w Yale istnieje wydział teologiczny, w Berkeley, na Harvardzie, w Oxfordzie, w Lowanium, w Heidelbergu, prawda, i tak dalej. To są naprawdę świetne miejsca i tam nie prowadzi badań gromada głupków, prawda, i ludzi, którzy są idiotami, tylko dlatego, że nie przyjmują za oczywistość to, co napisał w Bogu urojonym Richard Dawkins. A tak niektórzy chcą myśleć o tym wszystkim. No tak, niewątpliwie teologiem jest też na przykład Stanisław Obirek, który wystąpił z kościoła. On mówi o sobie, że jest antropologiem teraz, tak? Ale tak. No, ale na pewno ma wykształcenie teologiczne znakomite, no podobnie jak Tomasz Polak, tak? No właśnie, którym, a to są, no, przynajmniej jeden z nich jest, zdaje się, już zadeklarowanym ateistą, a drugi jest wierzący inaczej, bym to tak chyba powiedział. Więc tutaj myślę, że dotykamy jakby spraw pewnych subtelności i pewnie jestem skłonny się z tobą zgodzić, że to nie jest tylko teren absurdu, ale także interesujących dociekań. Aczkolwiek procent, szczególnie w Polsce, tych takich dziwacznych, mówiąc eufemistycznie, prac i sposobu zasilania środkami państwowymi jest ewidentnie konfesyjny. No to już chyba przyznasz. No tak, raz. Ale to są takie, ja sam utyskuję na to, bo nie wiem, masz wydział na przykład katechetyczny, czy nie wiem, takiej teologii tak zwanej pastoralnej i oni się zajmują takim przyczynkarstwem, nie wiem, jak na wsi pod Toruniem wyglądała katecheza w latach 1950-70 i tak dalej. No, to rzeczywiście budzi duże wątpliwości. A z drugiej strony, jak zajrzysz na wydziały historyczne świeckie, to tam też masz, może nie o katechezie, prawda, ale bardzo podobne prace przyczynkarskie, które nie poszerzają specjalnie naszych horyzontów w jakimkolwiek zakresie. A ktoś musiał to napisać, no bo, nie wiem, zlecono mu pewną sondę w tym czy innym archiwum i promotor stwierdził, że to będzie świetny materiał na zupełnie pokaźną rozprawę, tak. Sebastianie, to ja wejdę ci tu w słowo, bo niestety, tak jak wszystko, co piękne, nasza rozmowa też musi się dzisiaj skończyć, ale będzie to rozmowa, mam nadzieję, niedokończona, tak jak w moim ulubionym radiu. I chciałbym po prostu cię zaprosić, jeśli przyjmiesz to zaproszenie, do dalszego ciągu i jeśli nasi odbiorcy będą też zainteresowani. Mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać też o innych aspektach twojego rewizjonizmu. Za dzisiejszą spowiedź bardzo ci uprzejmie dziękuję. Dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy, mimo że się znamy i rozmawiamy także poza nagraniem, to tutaj muszę powiedzieć, że ja się uczę i jestem ci za to bardzo wdzięczny. Jeszcze raz pięknie dziękuję i wobec tego cóż, do następnego razu. Reset Obywatelski.